Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Kwietnia 2022 roku i Tyflo Przegląd. Dziś, co prawda, w dość mocno okrojonym składzie, bo jesteśmy we troje: Paulina Gajoch, Michał Dzień Dziwisz dobry. I ja, czyli Tomek Bilecki. Dzień dobry wieczór. Ale nawet we troje jesteśmy w stanie przygotować dla was, myślę, że stosunkowo niemałą porcję newsów, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że tylko tylu nas jest. Zresztą tak Bogiem a prawdą to przygotowali głównie Paulina i Michał. W zasadzie Michał i Paulina, jeżeli... No, nieważne. W każdym razie, tak czy inaczej, Tyflo Przegląd, kolejna audycja przed nami. A co w Tyflo Przeglądzie? Jak zwykle Michał. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wojna w Ukrainie, a niewidomi. Kolejne informacje. Nowa wersja Audio Memo. Spacefelt. Kolejna aplikacja do etykietowania dla systemu Android. Navby Via Opta wróciła do sklepu Play. W Edmonton na Wielkanoc dzieciaki zbierały jajka i było to dostępne dla niewidomych. Cyrk na dotyk. Audiodeskrypcja w rosyjskim cyrku. Radio Aksh. Ruszyło radio dla niewidomych w Indiach. Naukowcy chcą poprawić wzrok z użyciem ultradźwięków. Jak tworzy się książki w American Printing House for the Blind? Lists.sh. Ciekawy serwis do tworzenia list. Android 12. Pierwsze wrażenia z użytkowania. Beacon Browser. Kolejna przeglądarka na silniku Chromium. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! Na pewno będzie jeszcze więcej, bo pojawił się chociażby jakiś czas temu Tobek 12.2. I o tym miał Paweł powiedzieć kilka słów, ale Pawła nie ma, w związku z powyższym, no, któryś z nas pewnie coś o tym powie. Ale zaczynamy od tematu, który się nam przewija od dłuższego czasu w Tyflo Przeglądzie, czyli o wojny w Ukrainie. I tutaj tym razem Paulina ma kilka newsów z tym związanych. Tak, na dzisiaj przygotowałam trzy newsy. Pierwszy news dotyczy kursu dla niewidomych i słabowidzących uchodźców z Ukrainy języka polskiego, który jest przygotowany przez Polski Związek Niewidomych i z zapowiedzi wnioskuje, że zacznie się na początku maja. Jest, będzie on prowadzony w formie stacjonarnej i w formie zdalnej. Podejrzewam, że na Zoomie ta forma zdalna będzie, dlatego że link do, znaczy link, tak, adres mailowy do zapisywania się i do kontaktu to jest wycofuję się z tego, zoom@gmail.com, jakoś tak usłyszałam zoom przez dwa o i się zasugerowałam, ale cóż, no nadal jest to bardzo prawdopodobne, że będzie na Zoomie. Ale to jak z tym zoomem, to jest zoom, tak? Przez jedno o. Tak, przez jedno o. Tylko się zasugerowałam. Jakoś na szybko słuchając. Kolejna kwestia. To jest zrzutka zorganizowana, kolejna zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację MIR, której celem jest zebranie środków na kupienie urządzeń i programów specjalistycznych dla osób niewidomych z Ukrainy. No i tam jakieś mówiące glukometry, termometry, ciśnieniomierze, oprogramowanie. No, wchodzi w grę takie po prostu tyflo rzeczy, których nie da się tanio kupić. No na razie, szczerze mówiąc, skromnie, jeśli chodzi o to, co tam już zgromadzono, bo jest to zaledwie 50 zł, ale zachęcam też do wspierania, czy to tej, czy to innych zrzutek, o których mówiliśmy, bo wiadomo, że uchodźcy z niepełnosprawnościami ze wszystkich uchodźców mają, no, jeśli nie najgorzej, to nie najlepiej. No, z pewnością mają utrudnione funkcjonowanie. Tak.
Natomiast ostatnia informacja, taka istotna, to jest taka, że 4 mieszkania Fundacja Castorama przygotuje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin we współpracy ze stowarzyszeniem Ty i Ja. Właśnie to stowarzyszenie jakby stara się pomóc osobom z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Jedno jest do remontu, we wszystkich z nich należy dokupić pewne elementy wyposażenia, meble i tak dalej. No w każdym razie po prostu będzie się można spodziewać, że osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy będą mogły o te mieszkanie wnioskować i może dzięki temu nie będzie tak trudno z wynajęciem czegoś bądź zakwaterowaniem się u kogoś. To tyle z informacji. Tak, nie powiedziałem o tym, że można się z nami kontaktować, ale przynajmniej część z was świetnie o tym wie, na przykład Arek, który się z nami połączył. No i słuchamy. Tylko, że Arek jest. Oj, internet ci, Arku, szwankuje dzisiaj i to tak dość porządnie. Coś innego. Cokolwiek by to nie było, jest problem. Jest problem. Tak, jest. Miało to dość komicznie. Jest problem. To może szybciutko powiem jeszcze drugiego newsa, który jeszcze nam z poprzedniej audycji się ostał. Bo Audio Memo, gra mobilna zrobiona przez Dawida Piepera, trafiła w końcu do App Store i jest też nowa wersja na Androida, tylko że wersję z Androida trzeba sobie pobrać z GitHuba w formie pliku APK. Teraz są 3 schematy dźwiękowe, a aby odpalić następny, trzeba przejść cały poprzedni. Jest link do sklepu App Store, jest link do pobrania pliku APK na Androida. Na razie z tego co wiem, nawet nie planuje za bardzo dodać do sklepu Play, bo nie ma konta deweloperskiego w sklepie i stwierdził, że no, skoro można pobierać pliki APK, no to póki nie musi, to na razie nie będzie robił tego konta w sklepie Play. No tak to wygląda. A z tym przejściem następny, poprzedni, no chodzi o to, że po prostu, no aby uruchomić następną wersję, czyli no właśnie następny pakiet dźwięków. Następny taki, no pakiet, mechanika. Powiedzmy, trzeba cały ten poprzedni. Tak, pierwsze są ptaki. Pierwsze są ptaki, później tam mamy jeszcze kolejne elementy. Fortepian? Tak. A nie wiem, co jest trzecie, bo miałem szczerze tylko mówiąc, wersję, też w której miałem tylko dwa i te dwa można sobie było przełączać według woli. Szczerze jeśli mówiąc, też nie pamiętam. Jeśli to zrozumienie, tak. No to mechanika jest dość podobna jak w Beatstarze. Taka gra, w której się do rytmu wciska klawisze i tam są paczki dźwięków, które można kupować. A tutaj jakby nie ma tego systemu kupowania, ale po prostu, żeby odblokować kolejną, trzeba przejść tą, którą się ma. A powiem szczerze, tak, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ja próbowałem grać, ale no, zajęło mi to chwilkę na razie. Nie miałem więcej czasu, żeby się z tą grą zmierzyć. I nawet i ten pierwszy poziom nie jest taki prosty, bo tam mamy zaledwie 30 sekund na rozwiązanie tej planszy, a one się coraz większe robią. Jak tak. Dobrze pamiętam, to jest 30 sekund czy minuta. Ten czas się zwiększa, zwiększa się ilość. Tak, i zwiększość tych kart, które musimy dopasować. Także to nie jest prosta gra. Jeżeli chcecie się pobawić, to naprawdę polecam, bo myślę, że można trochę czasu przy tym spędzić. No można. No to jest taki fajny zabijacz czasu, że się tak wyrażę. W pociągu czy gdzieś myślę, że można sobie pograć. Arek chyba do nas dołączył, tak mi się przynajmniej wydaje. Jesteś, i już słuchaj dobrze. Tak, coś mi się zbugowało. Ja mam dzisiaj, chciałbym ogłosić, że ja też napisałem tylko nie grę, a małą aplikację, aczkolwiek może się ona przydać użytkownikom systemu macOS. Aplikacja nazywa się SS Mac i pozwala nam na błyskawiczne przełączanie urządzeń, wyjścia dźwięku całego systemu. Czyli możemy sobie jednym skrótem globalnym szybciutko przełączyć system, wyjście dźwięku.
Niektórzy ludzie się zastanawiali, po co to? Ano bo to, że po pierwsze w Macu niestety przełączanie takie domyślne w systemie wymaga dużo zabawy, a jest czasami tak, że niektóre mikrofony USB potrafią się chamsko, że tak powiem, ustawić jako urządzenie wyjściowe i potem jest ciężko, bo trzeba albo to odpinać, albo jakoś na pamięć w preferencjach grzebać. A tutaj jest fajny, prosty programik. Command Option F9 to jest następna karta, Command Option Shift F9 to jest poprzednia karta. Mam jeszcze kilka takich pomysłów, które chciałbym zrealizować, jak na przykład dodawanie jakiejś karty ulubionej, żeby jak na przykład mamy ich kilka, a czasami tak jest, że mamy nawet nie tyle kilka kart, co kilka wyjść i możemy chcieć się pomiędzy nimi przełączać. I no w sumie tyle. Aplikacja jest teraz w swojej takiej pierwszej wersji, tej podstawowej, gdzie można przełączać tylko wyjście. Dodam przełączanie mikrofonu szybkie, bo to też się może przydać, przełączanie wejścia. Chcę dodać przełączanie wyjścia i wejścia konkretnych aplikacji, ale z tym już będzie troszkę ciężej. No i tak, aplikację można pobrać ze strony mao.s.lten.blog. To jest moja strona, powiedzmy, w internecie. Nie chce mi się jakoś zajmować jeszcze serwerem do tego wszystkiego, więc mao.s.lten.blog. Tam jest zakładka projekty, jest SSMac, pobieramy sobie, to jest plik .app normalny, makowski, kopiujemy do naszego folderu z aplikacjami, uruchamiamy i działa. Command Option F9, następna karta, Command Option Shift F9, poprzednia karta. Także no to rzeczywiście może być przydatna aplikacja. Jakby ktoś potrzebował, to jest. No i też, Arku, tam cały czas się rozwija ta współtworzona przez ciebie mobilna aplikacja. Co tam rozwija nowego? Rozwija się cały czas. Pochwal się. Poprawki, dodaliśmy możliwość sztucznej zmiany kontrastu zdjęć. Czasami to pomaga, jak jest zamazane zdjęcie. Można sobie dostępnie zmieniać kontrast, żeby OCR-a poprawić. Niestety panowie z Apple dalej kręcą nosem na nasze polskie tłumaczenie. Dalej coś się, że tak powiem, wylewa z ramek. No i mamy już kogoś widzącego na tropie, kto by nam to za jakąś niewielką opłatą ogarnął, więc to będzie też. Co, doszły nowe głosy, można sobie innymi głosami generować tekst z plików, są to głosy od Microsoftu, polskie też są, można sobie generować. A tak, miałem okazję tym się pobawić i powiem szczerze, całkiem to przyjemnie działa. Można sobie rzeczywiście, i oprócz tego, że wrzucamy sobie tam jakiś tekst, czy go zaczytujemy, to później go eksportujemy jako plik audio. Tak, to też jest bardzo fajna funkcja. A planujemy jeszcze dodać takie proste znaczniki, troszkę się inspirując Reaperem. Jeżeli w tekście jest hub równa się, to jakiś inny tekst, to będzie można sobie ten plik tagować, tak jak wy tagujecie Tyflo Przegląd, że będzie... Tak, ja to nawet próbowałem i to działało czasem, a czasem nie działało. Jeszcze nie wiem, dlaczego to tak do końca nie działało, bo tak próbowałem najpierw robić Tyflo Przeglądy i na przykład zdarzało się, że tylko połowę rozdziałów... Ja jak potrzebuję coś tagować, to taguję Ferritem. Taguję Ferritem na iPhonie, bo to jest chyba najlepiej działające takie narzędzie, które znam. No ale u nas też się będzie dało właśnie ten tekst hub równa się, coś tam nie będzie przekazywany do syntezatora, tylko będzie przekazywany potem już do innego narzędzia, które eksportuje plik. No pracujemy ciężko też nad tym toolboxem. Chcemy, żeby było w nim jak najwięcej narzędzi. Trwają prace nad dźwiękową możliwością dźwiękowego zczytywania surowych danych z czujników, to na przykład jak będziemy chcieli sobie sprawdzić, nie wiem, przyspieszenie albo jakąś wysokość. Poziomice teoretycznie można by wtedy z telefonu zrobić. No tak, i właśnie nad tym też pracujemy. I dojdzie fajny, prosty odtwarzacz radiowy do tej aplikacji też. Będzie wspierany Tyflo Podcast, tak powiedzmy natywnie, w sensie z obsługą powiadomień, kiedy coś się pojawi i z obsługą Zooma. Będzie też kilka innych stacji radiowych tam i będzie można oczywiście sobie zaczytać własny plik, udostępnić do aplikacji na przykład strumień
i będzie można sobie odtwarzać z nagrywaniem. Jeżeli ktoś lubi sobie nagrywać z radia, to będzie miał taką możliwość. Proszę. A to od razu zapytam, a co w przypadku, jak ktoś do nas zadzwoni? Macie na to jakiś pomysł? Na iOSie mówię, nie wiem jak to na Androidzie to znaczy... wygląda, ale czy na iOSie uda się zrobić tak? Bo ja kiedyś testowałem jakąś aplikację do nagrywania radia internetowego, ale właśnie ona miała ten problem, że no niestety, jak ktoś do nas dzwonił, to po prostu wszystko było ubijane i nagrywanie się zatrzymywało. Niestety właśnie mamy z tym troszkę problem. W wersji darmowej pewnie nie damy rady nic z tym zrobić, ale w wersji płatnej będzie można sobie ustawić, żeby to serwer nagrywał audycję i nam potem ją dostarczał. A to akurat bardzo fajna rzecz i myślę, że fajnie by było, to ja od razu już tak podpowiem, co by można było zrobić w tej wersji płatnej, jeżeli chodzi o to nagrywanie, planowanie nagrań z wyprzedzeniem. To znaczy ustawiam sobie, że z tego strumienia nagrywaj od tej do tej godziny i później po prostu, żeby można było sobie pobrać plik. To by była bardzo dobra opcja. Tak, bo czasem się zdarza audycja jakiejś na przykład trzeciej w nocy, no, czy jakiejś dokładnie. Takiej godzinie. I wtedy serwer by to nagrywał. Tylko to też trzeba... Dla ludzi, którzy się zajmują programowaniem, to jest oczywiste, a dla ludzi, którzy się nim nie zajmują, to powiem, bo może kogoś to ciekawić, jak takie rzeczy powstają i dlaczego powstają tak długo. A no dlatego, że jak na przykład my chcemy napisać, żeby to serwer nagrywał nasze audycje, to musimy wziąć pod uwagę, że użytkownicy są nie zawsze mili i na przykład mogą wykorzystywać to, wysyłać jakieś requesty do jakichś dziwnych rzeczy, może się nam zapchać miejsce na dysku, może procesor nie wyrobić z kodowaniem, może się zepsuć przesył i tak dalej. I te wszystkie zmienne trzeba przemyśleć odpowiednio, zaplanować i potem jeszcze trzeba to napisać. Dlatego to troszkę czasu zajmuje i nie jest tak szybko. Ale dobra wiadomość jest taka, że wielkie Apple pozwoliło nam zrobić angielską nazwę ikonki wreszcie. Udało się nam sami to zrobić, że jakoś to wygląda, że nam puścili, jest Luomo Toolbox napisane normalnie na ekranie głównym, na iOSie jak i na Androidzie. Androidowej wersji tak nie reklamuję, bo nie mamy jeszcze pomysłu, jak to zrobić, żeby kupić. Mamy pomysł trochę tak, jak się kupuje komentary, tylko że będzie proces automatyczny, bo płatność będzie zarejestrowana na mnie i potem jakoś będę się dzielił z tym Chińczykiem, z którym to piszę i jakoś to może będzie, bo sklep Play niestety odpada. Teraz są jeszcze jakieś zabawy z tymi plikami .ab chyba. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, bo nie wiem, czy nie przekręciłem czegoś. Chodzi mi o te pliki jakieś takie wybiórcze dla konkretnych telefonów z aplikacją. Ale to też chyba jeszcze nie Android 12. Nie, ale sklep Play zacznie tego wkrótce wymagać i też nie będziemy musieli się jakoś na to przygotować. Jak mówię, też jesteśmy nowi w świecie aplikacji mobilnych, więc Też się uczymy, tak? Każdego dnia, jak siadamy do środowiska programistycznego, piszemy, to cały czas się czegoś uczymy, bo jednak pisanie na desktopy to jest zupełnie inna para kaloszy niż pisanie na telefony. Arku, to ja zapytam, jeżeli to nie jest jakaś tajemnica, jakie na razie jest w ogóle zainteresowanie aplikacją? Ogromne w Chinach. Średnie na zachodzie. Na zachodzie średnie dlatego, że niektóre rzeczy jeszcze się wyświetlają po chińsku, że też jeszcze w sumie mówiłem o tym głównie tylko w Polsce, a tak to tylko kilku znajomym. Chociaż po ostatnim tym przeglądzie pisało do mnie kilka osób a propos tej aplikacji i też tak miło się zrobiło, że ktoś napisał, że ktoś powiedział, że fajnie, że jest, że ktoś coś zasugerował, jakiś błąd zgłosił i tak dalej. Czyli rusza się, No powoli, troszkę sobie może zbyt ambitny cel założyliśmy jako pierwszy projekt, no nie wiem, ale aplikacja się nie kraszuje i to mnie cieszy, że nie ma takiego czegoś, że ktoś coś robi i się aplikacja wywali. No nie, więc to jest dla mnie najważniejsze, że są użytkownicy, że użytkownicy się cieszą z tego, co zrobiliśmy i że użytkownicy chcą korzystać z tej aplikacji. Statystyki są... Demografia użytkowników jest taka, że najwięcej jest Chińczyków, na drugim miejscu są Polacy, a na trzecim miejscu są Rosjanie, co ciekawe. Nie wiem, skąd ta aplikacja tam wyciekła, bo jeszcze o niej nie mówiłem w żadnych międzynarodowych społecznościach. Ktoś widocznie słuchał Tyfloprzeglądu. Tyfloprzeglądu, całkiem możliwe. A to jest akurat dość prawdopodobne, że ktoś z Rosji nas słucha, także... No tak, no, i też ciekawe, jakie Rosjanie mają pingi, bo
Mamy 3 serwery, jeden w Niemczech, drugi w USA i trzeci w Chinach. I no w sumie ciekawi mnie, jak to wygląda. No nie zbieramy takich danych o użytkownikach, bo prawdopodobnie niektórzy mogliby się czepiać, a nam się nie chce pisać polityki prywatności, więc wolimy po prostu tego nie zbierać. No jak będzie kiedyś, jak potrzeba, no to napiszemy, no nie, no ale teraz nie potrzebujemy takich danych zbierać, więc po prostu jestem ciekawy. No jak póki ktoś na mnie wystawia jednej gwiazdki i nie pisze, że nie działa, to nie ma się czym martwić, że tak powiem. Jest, mówię, to ta wersja darmowa, którą można przetestować. Właśnie, ważna rzecz, która doszła w nowej wersji, można sobie dostosowywać, co ma być wyświetlane na takim słynnym suwaku, na który dużo osób narzeka, ale znam użytkowników, którzy są zadowoleni z tego pomysłu z suwakiem, no ale w każdym razie możemy sobie ustawiać, co ma na nim być. To settings i home screen action settings i tam możemy sobie ustawiać, co ma być na suwaczku wyświetlane. No to fajno. Jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, już nie związanej z moją działalnością, aczkolwiek no niesamowicie fajna rzecz i jeżeli chodzi o korzystanie z Maca, to bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz i dużo ułatwia. Aplikacja się nazywa Contexts. Można tak wpisać, chociaż ona się nazywa jakoś dziwnie, ale jak wpiszemy Contexts Window Manager for macOS, to nam wyjdzie. To jest jakieś CRNTNX chyba, czy jakoś tak, dziwna nazwa. W każdym razie aplikacja zamienia domyślny menedżer okien na swój, czyli w Macu to jest Command Tab, przełączenie okien i po pierwsze jest dużo szybsze niż systemowy menedżer okien. Po drugie ma kilka fajnych funkcji, że na przykład jeżeli przytrzymamy sobie prawy klawisz Command i zaczniemy pisać, na przykład ja sobie wpiszę TWE, to automatycznie ląduje w oknie Twiskake'a, a jak sobie teraz wpiszę SAF, to automatycznie ląduje w oknie Safari. I tam jest kilka takich naprawdę super rzeczy, które są fajne i które bardzo pomagają w zarządzaniu tymi oknami na Macu, tak? Bo tam, no ja osobiście nie lubię tego domyślnego menedżera okien, bo on jest powolny, zanim nacisnę Command Tab, to on troszkę potrzebuje dosłownie chwilki na to, żeby się pojawić, bo jest jakaś animacja, czy tam Bóg wie, co to jest. A tutaj możemy wszystkie animacje sobie powyłączać, wszystkie efekty wizualne. Program działa błyskawicznie, jest naprawdę świetny. Kosztuje co prawda $9.99, ale jak na to, że daje mi tyle możliwości, to żadne pieniądze są. A jakieś problemy z voiceoverem, z dostępnością? Właśnie niestety nie mam na co narzekać. Szkoda, ale a to dobrze, ale nie akurat. I ważna rzecz, możemy sobie ustawić, żeby program nam grupował okna, bo co jest problemem w Macu dla niektórych, to domyślny menedżer okien jakby ma za nic to, jak mamy po tych przestrzeniach porozkładane aplikacje. Natomiast kontekst pozwala nam sobie ustawić, że Command Tab pokazuje tylko i wyłącznie aplikacje z przestrzeni, na której my się aktualnie znajdujemy. I jeszcze jedna fajna rzecz, to możemy sobie wyrażeniami regularnymi albo po prostu aplikacjami filtrować okna, które mają się nigdy nie pokazywać pod Command Tabem. Co się przydaje do takich aplikacji, które działają w tle i które nie potrafią się chować w pasku menu. SS Mac na przykład, nie umiem tego zrobić jeszcze, ale uczę się Swifta od 3 dni chyba, więc no to dlatego. Ale jeżeli są takie aplikacje, na przykład ja sobie tak Twiskake'a chowam i potem sobie go przywołuję, jak potrzebuję, bo z prawego Windowsa jego zawsze da się wywołać, czyli z tego szukania otwartych okien. Domyślnie aplikacja mówi pierwsze 2 litery danego okna, żebyśmy wiedzieli, jak sobie przeszukać. Nie wiem, czy to dla użytkowników VoiceOvera jest, czy jak, ale to troszkę spowalnia, więc naciskamy sobie Command Tab wtedy, żeby wywołać ten switcher i do komanda dociskamy przecinek, wtedy otwierają się nam preferencje. Wchodzimy sobie w zakładkę Command Tab i tam mamy During Switching Show i zaznaczamy sobie Neither, bo tam mamy opcję Numbers albo Search Hint chyba i zaznaczamy sobie Neither i wtedy mamy błyskawiczny naprawdę menedżer okien. No, próbowałem tych menedżerów okien kilka, był taki jeden dość obiecujący, nazywał się Witch, ale był kompletnie niedostępny. Potem trochę przestałem z tym, już przyzwyczaiłem się do tego systemowego, ale Contexts
dołączył do listy kilku aplikacji na OS X-a, bez których nie wyobrażam sobie teraz z tego systemu korzystać. Bo niestety ten system może jest fajny, ale niektóre rzeczy są w nim dość mocno popsute. Aczkolwiek znowu muszę pochwalić wsparcie Accessibility Apple'a, bo miałem straszny problem, bo nie mogłem czytać po chińsku. Bo czytałem, ale program mi nie objaśniał znaków, jakby nie opisywał mi, co czytam. I przy prostych tekstach to nie jest problem, bo jakby z samego słuchu rozumiem, o co chodzi, ale przy takich bardziej skomplikowanych tekstach to faktycznie jest problem. I o ile iPhone sam z siebie to objaśnia, o tyle Mac tego nie objaśniał. No i myślałem, że tego nie ma, ale napisałem do wsparcia i bardzo szybko otrzymałem odpowiedź, co mam zrobić, jak mam zrobić, żeby mi objaśniało. No i faktycznie objaśnia. Więc największy mój problem z Maciem został rozwiązany obecnie, czyli mogę pisać i czytać po chińsku. No to super, to czyli coraz bardziej, krótko mówiąc, zaczynasz wchodzić, Arku, w ten system. No tak, uczę się, patrzę, co się dzieje z Windowsem 11, to stwierdziłem, że albo się teraz nauczę Maca, albo będę miał kilka tygodni wyjętych z życia korzystania z komputera za jakiś czas i pracy przede wszystkim, no bo Windows 11, no moja opinia o tym systemie jest znana w środowisku, więc już nie będę tak marudził. Ale teraz jak nie umiem czegoś zrobić na Macu, to po prostu robię to na Windowsie, więc mogę się jakby spokojnie, bez stresu nauczyć tego systemu. Muszę, w sumie nie wiem, czy... Chciałbym jeszcze troszkę opowiedzieć o swoich wrażeniach z używania Xcloud'a, z tego środowiska programistycznego Apple, ale szczerze powiedziawszy, chciałbym się zapytać was, czy jakby mogę, bo jasne, też macie na pewno jasne, dużo rzeczy. Mamy trochę informacji, ale antena jest twoja, to myślę, że może być dosyć interesujące dla tych wszystkich, którzy by się chcieli czegoś dowiedzieć, bo może będą chcieli zacząć swoją przygodę z programowaniem na Macu. A już zwłaszcza Xcode'a trzeba używać, jeżeli chcemy pisać aplikację na iPhone'a, prawda? Można inaczej. Ja na przykład jak piszemy, my na przykład jak piszemy Lumo Toolboxa, to piszemy w Visual Studio Code i Xcode'a używamy do już samego procesu budowania, do samego procesu pakowania, tagowania aplikacji i tak dalej, ale jeżeli chcemy pisać natywnie aplikacje w językach Apple'a, czyli czy to w Objective-C, czy w Swift'cie, to musimy używać Xcode'a i tak. Xcode jest programem o tyle ciekawym, że jest z jednej strony niesamowicie fajny, z drugiej strony niesamowicie wkurzający. Dlatego, że jest wkurzający, dlatego, że trzeba bardzo dużo wchodzić z różnymi rzeczami w interakcje i to trzeba czasami, naprawdę to jest tak czasami dziwnie, że wchodzę sobie w interakcję na przykład, bo tam główne okno jest podzielone na trzy części. Jest Navigator i to jest coś takiego, że mogę po różnych częściach swojego projektu się przesuwać, czy to po plikach, czy to po na przykład commitach, jak mam repozytorium Git, czy jak tam chcę. Mam editor, no czyli miejsce, gdzie mogę edytować kod i mam debug area, czyli miejsce, gdzie mogę wyłapywać błędy w swojej aplikacji. I na przykład wchodząc sobie w taki editor, mam kilka pasków narzędzi, na których są różne rzeczy. Mam pasek narzędzi, na którym są problemy w kodzie, mam pasek narzędzi, na którym są jakieś takie rzeczy, że można osobną zakładkę edytora otworzyć. Mam i potem jest ten obszar przewijania, w którym teoretycznie jest tekst, ale obok niego jest jeszcze kilka jakichś kontrolek do formatowania i tak dalej. I dopiero jak wejdę w interakcję z polem edycji, to wreszcie mogę pisać kod. No, dla osoby, ja pracowałem bardzo dużo z Visual Studio, czyli ze ścisłą konkurencją Apple'a, czyli ze środowiskiem Microsoftu. I o ile Visual Studio może szybciej się w nim nawiguje, o tyle debugowanie, czyli bardzo ważna rzecz, bardzo ważna część programowania, dzięki temu mogę jakimś błędom zapobiec. Debugowanie dużo lepiej wypada na Macu. Mam bardzo prosty podgląd wszystkich zmiennych w swoim programie. Mogę sobie zapisywać wszystko, co program robi, do pliku. Nawet jeżeli sam nie zaimplementowałem w programie logowania, to podczas tego debugowania mogę
mogę sobie zapisywać do pliku. Z VoiceOverem Xcode jest bardzo dobrze dostępny. Nie ma się w sumie czemu dziwić, bo to program od Apple'a. Troszkę dziwne jest to, że Escape otwiera nam listę sugestii, tych takich, wiecie, że mogę sobie coś autouzupełnienie zrobić, ale VoiceOver działa błyskawicznie, bez zająknięcia w tym Xcode'zie. No jestem pod dużym wrażeniem tego, jak to szybko działa i jak fajnie są niektóre rzeczy rozwiązane. Oczywiście są rzeczy, które denerwują, tak jak to u Apple'a często bywa, są rzeczy po prostu przekombinowane, ale tak w ogólnym rozrachunku to Xcode jest fajnym narzędziem i może będziecie się na nie denerwować na początku, ale nie ma co się zniechęcać. Warto sobie przejrzeć przede wszystkim pasek menu, nauczyć się skrótów. Na przykład odkryłem, że Ctrl 0 mogę sobie wybrać bardzo szybko wersję, czy chcę zbudować wersję dla testerów, czy wersję taką do wydania. I nie wiedziałem tego i się denerwowałem, bo musiałem bez przesady 5 minut chodzić po menu. I to nie tak, że szukałem, ja wiedziałem, gdzie to jest, tylko tyle tam tego jest, że musiałem 5 minut chodzić po menu, żeby znaleźć tę jedną opcję. Nauczyłem się jednego prostego skrótu i jest super. Czyli w ogólnym podsumowaniu Xcode jest programem bardzo fajnie dostępnym dla niewidomych z VoiceOverem. Wszystko można w nim zrobić, co chcemy, tylko jest może troszkę dziwny, szczególnie dla osób, które, tak jak ja na przykład, programowały na Windowsie, korzystały z Windowsa od zawsze i są przyzwyczajone do Windowsa, ale to nie jest nic, czego nie dałoby się nauczyć. No niestety nie mogę tego samego powiedzieć o Pages, o tym edytorze tekstu. Jak dla mnie on jest po prostu nieużywalny i tyle. Ale może to ja czegoś nie umiem i w tym miejscu pytanie do was i do słuchaczy, jakby ktoś chciał mi odpowiedzieć, to bym bardzo prosił. Czy znacie jakiś, nie wiem, kurs, podcast, cokolwiek o tym Pages z VoiceOverem? Bo może to ja czegoś nie umiem. O ile Numbers ogarniam... Czy przeglądałeś Apple Visa? Bo może tam coś mają... W sumie nie, zawsze zapominam o tej stronie. Ewentualnie, nie pamiętam, czy Piotr coś na mojej szufladzie publikował, ale raczej no, on tam nie publikuje takich kompleksowych tak, materiałów dotyczących konkretnych programów, raczej takie krótsze porady, triki, jak sobie z systemem macOS radzić, ale myślę, że też warto tam zajrzeć. No i właśnie Applevis, ewentualnie też forum, no to tam jest chyba największa społeczność użytkowników Maca i produktów Apple na świecie i zawsze można o coś popytać. No i myślę, że z czasem też u nas do czegoś dojdziemy. Szkoda, że Mikołaja dziś z nami nie ma, bo może by coś podpowiedział. Tak. Bo w Pages niestety nie udało mi się za daleko zajść. W sumie to jest ciekawy paradoks, że edytora programistycznego z bólami, ale się nauczyłem, a Pages próbowałem w sumie od pierwszego dnia, odkąd mam Maca, się nauczyć jakoś. No nie szło. Dziwne mają troszkę ten pakiet biurowy. I jeszcze testowałem, jak działają wykresy w iOS-ie i naprawdę to jest super funkcja. I planujemy też ją w Toolboxie wykorzystać. A w jaki sposób, to się przekonacie, jak zrobimy. Ale mówię o tym, bo chyba o tych wykresach Mikołaj mówił podczas WWDC, ale potem zamilkło się o nich i niestety... Tak, bo w zasadzie no, tych wykresów to mało kto używa. No jest ta informacja dotycząca baterii, można sobie to odtworzyć, ale ja się w jakiejś... Tak, no giełda jeszcze, zgadza się, ale żeby to jakoś było mocno eksploatowane, to bym nie powiedział. Troszkę się domyślam niestety dlaczego. To API, to znaczy API to jedna rzecz, tam wiadomo, każdy programista musi się jakiegoś API nauczyć, ale dokumentacja, jakby opis słowny tego jest tak zagmatwany, że gdyby nie to, że bardzo mi zależy, żeby to zaimplementować, to bym to porzucił już dawno, bo to naprawdę rozczytanie się w tym to jest dramat. Może to ja nie znam angielskiego dobrze, ale no ciężko się w tym rozczytać. Zresztą Apple jest znane z
dziwnych dokumentacji. Tak, no zresztą to, co Mikołaj opowiadał kiedyś a propos syntezy, tak, i tego, jak ciężko w ogóle znaleźć jakiekolwiek informacje na temat budowania własnego syntezatora na macOS, żeby to chciało z VoiceOverem gadać. No, gdzieś tam w jakiejś starej książce sprzed iluś lat jakieś informacje, no szkoda, że to tak jest. Tak, ale to na karbonie jeszcze. Ja zbudowałem taki mostek do komunikowania się, jak jeszcze miałem macOS-a na wirtualnej maszynie. Pamiętacie może, jak zaczynałem, to zbudowałem taki mostek, który mówił przez ZDSR, ale on połowy rzeczy nie umiał, bo do połowy rzeczy nie potrafiłem dojść. I to jest... No, nie ma takich rzeczy na stronie Apple. Ciekawe, skąd się ludzie tego dowiedzieli. Może z jakichś nagłówków, czy tam co jest? Być może. No, nie wiem. No. Ludzie mają różne pomysły, żeby szukać. No, w każdym razie sporo czasu wam zająłem, ale to chyba wszystko, co mam na dziś dla was. A ja bym ci chciała przypomnieć o jednej rzeczy, bo nie zdążyłam jeszcze przetestować Kaggle Search. Kaggle Search. Jeszcze będę wam truł. Mówiliście o Kaggle Search? Ja jak szukałem... Właśnie nie, bo miałam przetestować w końcu, ale nie. Ja myślałem, że wy mówiliście o tym w tym przeglądzie, że jest nabór do testów. Czyli nie, nawet tego nie mówiliśmy. Czym jest Kaggle Search w ogóle? Kaggle Search to ma być silnik wyszukiwania, coś jak Google, tylko bardziej nastawiony na jakość, nie na ilość, na dostosowywalność i niestety na prywatność. Dlaczego niestety, to o tym może kiedyś opowiem, dlaczego zmuszanie użytkowników do zachowywania prywatności jest złe. W każdym razie dużo tam na szczęście można a propos tego wyłączyć, więc to jest dobre. Ale na razie trwają zamknięte beta testy tego silnika, można się do nich zgłosić. Ja się zgłosiłem, przyjęto mnie, testowałem i tak. Po pierwsze, strona jest bardzo dostępna, z kilkoma niechlubnymi wyjątkami, takimi jak chociażby to, że wyniki wyszukiwania są adresami URL. Jakby nagłówki wyników wyszukiwania pokazują URL, a nie treść nagłówka. Ale jako tester zgłosiłem ten problem. Twórcy powiedzieli, że coś z tym zrobią. Zobaczymy. A co do samych wyników, to mamy bardzo rozbudowane filtry. Możemy sobie filtrować według oczywiście typu wyszukiwania, czy szukamy obrazu, ale to jest takie normalne, więc możemy sobie szukać po datach, możemy sobie szukać wyników, które powstały od daty do daty, możemy używać wyrażeń regularnych, ale to nie wszystko. Możemy sobie tworzyć tak zwane lenses, czyli typy jakichś konkretnych wyszukiwań. Na przykład ja sobie stworzyłem lens programowanie i on szuka na GitHubie, na Stack Overflow, na MSDN-ie, na Apple Developer Network i na Freedom Scientific Developer Network. I jak sobie wpiszę wykrzyknik programming spacja, nie wiem, how to add two variables in Swift, to będę miał informacje tylko z tych stron. I możemy sobie tworzyć pełno takich różnych rzeczy. Można sobie tworzyć... Możemy wykluczać i dodawać strony. Można wykluczać i dodawać strony, których nie chcemy. Także pełno możliwości. Jak na to, że to jest zamknięta beta, to działa to super. Działa to szybko, przede wszystkim szybciej niż Google. Są jakieś skróty klawiszowe. Wiem, że strzałki chodzą po wynikach, ale to jakoś dziwnie działa. Nie umiem się tym jeszcze posługiwać. Korzystałem z tego jeden dzień, ale jestem zachwycony w sumie i korzystam z tej wyszukiwarki jako z mojej domyślnej obecnie. I nie musiałem wracać do Google'a od wczoraj, a przez to, że pisałem SS Maca i że Apple jest jakie jest, to musiałem dużo szukać w internecie, więc solidnie przetestowałem. Oczywiście wyszukiwarki nie można przetestować w jeden dzień nawet solidnego wyszukiwania, ale takie wstępne wrażenia mogę wam powiedzieć. Jeżeli się chcecie zapisać do bety prywatnej, to zapraszam www.kagi.com. W każdy poniedziałek z tych zgłoszeń, które są wysłane, losowane, no ich jest tam kilka czy kilkadziesiąt, nie wiem, i użytkownicy są przyjmowani. www.kagi.com. Można się zapisać, jest formularz, który wypełniamy, bardzo prosty i możemy się zapisać do testów prywatnych. A to dobrze wiedzieć. Zawsze kolejna dodatkowa wyszukiwarka, no to coś ciekawego do przetestowania. No mnie zachwyciło, ile tam rzeczy można zmieniać, ile można sobie dostosować. Wykluczyłem sobie maskami
pewne strony, których nie chcę, niestety no, w Google miałem straszny problem z tymi hinduskimi stronami. Wykluczyłem pewne adresy, które wiem, że są zwykłym skamem albo które podają fejki. No i sobie troszkę ustawiłem to tak, jak chcę. No i też wspominałeś, przynajmniej w rozmowie ze mną, że da się edytować stronę jakby samej tak, wyszukiwarki. Tak, da się edytować stronę samej wyszukiwarki. Można sobie edytować całego CSS-a. Jak nas denerwują style, chcemy sobie jakąś arię dodać albo coś, to możemy sobie edytować stronę wyszukiwarki. To w ustawienia się wchodzi all settings i tam jest edit homepage, edit. Czyli my tam zakładamy sobie jakieś konto, tak? Dzięki któremu jesteśmy w stanie wtedy z tego korzystać. No tak, wyszukiwarka ma być w zamyśle płatna. Tam chyba $10 miesięcznie ma być, jakoś tak. Rozumiem. No niestety takie projekty lubią szybko umierać. I no właśnie. No i... Szkoda, bo to jest bardzo fajna rzecz w przeciwieństwie do niektórych rzeczy, które powstawały i umarły. Ale no miejmy nadzieję, że to skończy troszkę inaczej, bo jednak naprawdę jest super. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Ta czeska gra, o której mówiliście, To the Dragon's Cave, można zrobić pre-order w App Store tam za 27 zł. Ja jestem bardzo sceptycznie do tej gry nastawiony. Śmiem twierdzić, że to będzie Blind Legend 4.0 chyba już, jakoś tak. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Taki żart, bo była taka gra Blind Legend, która była w swoim czasie pionierska w pewien sposób i fajna w pewien sposób, ale potem ludzie zaczęli się na tym, delikatnie mówiąc, wzorować, a szczerze mówiąc plagiatować po prostu i już mamy którąś iterację tego samego. I niestety tak jak czytałem o tym To the Dragon's Cave, to wszystko wskazuje, że to takie będzie, ale no pozwólmy tej grze wyjść, ma się ukazać 15 maja. No i pre-order na App Store to jest 28 zł, to też nie jest majątek. Przetestuję na pewno i wam dam znać. Właśnie, jak jeszcze przy grach jesteśmy, to może opowiedz moment o tej grze słownej, którą zrobił Nathan Tech, bo podejrzewam, że Paweł by coś o niej powiedział, ale go dzisiaj nie ma. A jeszcze nie zdążyłam przetestować. Ja to grałem troszkę, no nie lubię raczej takich gier. Nathan Tech, czyli twórca nie wiem, tych programów od dziwnych pokroju Calliope'a po niezwykle przydatne, takie jak Luna, Reddit, stworzył grę słowną. To się nazywa Wordplay? Words of Power. I ta gra polega na tym, że układamy sobie słowa, mamy planszę, na której mamy albo bonusy, albo klątwy. Klątwy to na przykład mogą być coś takiego, że nie możemy ułożyć słowa dłuższego niż 3 litery przez jakieś 3 czy 4 tury i tak dalej. W każdym razie w wersji darmowej gramy sobie z AI i to AI trochę cheatuje, układa jakieś dziwne słowa za niewiadomą liczbę punktów. Działa to dziwnie. AI jest niefajne. A jak sobie zapłacimy $10, to możemy sobie grać z żywym przeciwnikiem po sieci. Nie kupowałem tego, bo nikt z moich znajomych tego nie kupił, więc no takiej gry, jak nie ma się z kim grać, to nie warto moim zdaniem kupować. Ale jakby ktoś chciał, to możemy się zgadać. I a tam jest jakiś słownik, czy można grać, nie wiem, po szwedzku? Jest słownik, jest NUS i NUK. Są słowniki po prostu wbudowane w program. W sumie trochę szkoda, że nie da się ich wyłączyć. Na zasadzie, no chcemy zagrać po polsku, to sorry, nie ma albo wyboru. Na zasadzie little exam, po prostu, że akceptuje się albo nie. Albo na zasadzie po prostu jakby dodawania swoich słowników. No, ale niestety, szczerze powiedziawszy, cieszę się, że jest tak, a nie tak jak wy mówicie, bo ten człowiek robi tak toporne te interfejsy, że to by... No... Oj, to akurat dziwnie. Prawda. Pomysły Nathan Tech ma naprawdę fajne, ale interfejsy, które robi, no mi też się niespecjalnie podobają. Niestety ja mu mówiłem o tym, ale to jest człowiek, który może robi fajne rzeczy, ale z takim... przyjmowaniu krytyki u niego troszkę ciężko i chyba się nie doczekamy jakiejś zmiany. A szkoda, bo na przykład Luna for Reddit to jest bardzo fajny program i na pewno udał się lepiej niż ten Reddit for the Blind. Chyba coś takiego było w konsoli, co działało dziwnie.
ale ona działa dobrze, tylko że jest niezwykle toporna. Na przykład myślałem, że się nie da komentować postów. W ogóle, a się da, tylko... Ale to jest w ogóle problem częsty aplikacji dla niewidomych żony, że te aplikacje są albo skomplikowane, albo nie bardzo użyteczne, bo zbyt jakby prymitywne. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. To znaczy, ta aplikacja nie jest skomplikowana, tylko ona jest źle zrobiona moim zdaniem, bo są na przykład rzeczy typu... Są na przykład rzeczy typu refresh, czy jakieś inne wypchnięte na wierzch, a tworzenie nowego komentarza jest schowane pod skrótem klawiszowym. Ale to właśnie o tym mówisz, że ten interfejs jest taki dziwny. A, że tak interfejs, samo, ja myślałem, że o funkcjonalności. Tak, nie, właśnie interfejs, że mało jest ludzi, którzy tak sobie myślą, zróbmy coś fajnego, ale jednocześnie coś, co będzie się dało używać jakby bez instrukcji obsługi. Bo nawet DotWalker, czyli program do nawigacji, który jest przez wielu, znaczy wielu, no, który jakoś nam się ostał jako taki program, który jest w sumie fajny i taki... No, ma dużo różnych rzeczy, no tylko co z tego, jeżeli chociażby tworzenie nowej trasy, coś, co jest jedną z podstawowych funkcji tego typu programu, jest ukryte gdzieś w menu. Nie wiem, o co tu chodzi, nie wiem, dlaczego tak jest, ale jakoś tak jest. Ja mam wrażenie, że to jest jednak kwestia też trochę tego, kwestia tego, że często nad różnymi takimi aplikacjami, które są proste i intuicyjne, pracuje trochę więcej osób, a aplikacje dla niewidomych to są bardzo często dzieła poszczególnych pojedynczych twórców, którzy już tak się zżyją ze swoim programem, że dla nich to wszystko jest proste. A później jest często zdziwienie, że a w sumie dlaczego ktoś ma z tym problem, no przecież to jest takie intuicyjne. Ja to zrobiłem i ja wiem, jak to powinno być. Ja mogę trochę teraz o tym opowiedzieć, bo współtworzę aplikację, wiem jak to się robi, siedzę nad aplikacją i powiem dwie takie rzeczy. Po pierwsze, ja bardzo się boję, że ja narzekam na interfejsy na Tanteka, a nasz interfejs jest taki sam w toolboxie. No jak się go powiem szczerze, Arku, jak się go otworzy, to nie wygląda jakoś bardzo intuicyjnie. To jest prawda. Taki pierwszy rzut oka trochę sprawia takie wrażenie. No i właśnie to, jakby ktoś miał jakiś problem z interfejsem, to zapraszam do kontaktu. Jestem otwarty na to, żeby go... Mogę go przepisać od zera, jak ktoś będzie miał na niego dobry pomysł. To nie jest problem. Ja wychodzę z założenia jako programista. Niestety to założenie nie jest popularne. Ja wychodzę z założenia, że ja robię aplikację dla użytkownika, a nie dla siebie. Bo no, po to wypuszczamy aplikację, bo robić możemy dla siebie. Jak ja na przykład robię aplikację dla siebie, to są one konsolowe. Od tego zacznijmy. No ale pomijając, aplikacja się powinna robić dla użytkownika. I jeżeli użytkownikowi coś nie pasuje w aplikacji i użytkownik ma faktycznie pomysł, jak to rozwiązać, i ten pomysł jest taki w miarę uniwersalny, w sensie przemyślimy sobie, rozrysujemy sobie na przykład jakiś plan, to jak ja na przykład rozpisuję sobie plan jakiejś kolejnej funkcji w toolboxie, jak ma wyglądać, najpierw piszę jak ją od strony programistycznej, co muszę zrobić, żeby ta funkcja działała, ale potem rozpisuję sobie, jak ona ma wyglądać dla użytkownika. Ja mam wszystko napisane i sprawdzam to pod kątem osób niewidomych, sprawdzam to pod kątem osób z problemami motorycznymi, stąd ten suwak, żeby chociaż na Androidzie dało się klawiszami głośności nawigować po OCR-ach, bo jest ich kilka i ktoś może się zaflikować tak, że się nie dostanie. No i właśnie tak to powinno być. No, ja wiem po sobie, że jak siedzę, na przykład debuguję tą aplikację, uruchamiam ją na przykład. Dzisiaj pisałem toolboxa, 2 godziny poświęciłem toolboxowi, i sprawdzałem sobie w VS Code, uruchomiłem tą aplikację 364 razy. Więc to jest to, o czym mówił Michał. Ja jak widzę tą aplikację cały czas praktycznie, cały czas widzę to samo, to dla mnie to zaczyna być najbardziej intuicyjna rzecz na świecie. Tak? Bo ja to widzę, cały czas mam to przed sobą. Cały czas jak nad tym pracuję, potem jeszcze jak tego używam. Ja to widzę i ja nie zastanawiam się nad tym, bo zawsze jest tak, że jak my coś zrobimy, to... To dla nas jest to fajne i intuicyjne i proste. To znaczy, dla mnie może to nie jest fajne, bo wiem, że ten interfejs ma problemy, ale jest dla mnie intuicyjny i proste. W sensie ja otworzę tą aplikację i przez to, że
cały czas ją widzę i cały czas wchodzę w te same elementy, bo cały czas sprawdzam, czy czegoś nie zepsułem, to ja po prostu mam już w głowie taką pamięć, gdzie co jest, że nie zwracam takiej uwagi na to, niemal mięśniową. Może by to wyciągnąć gdzieś na wierzch, albo w sumie może to by schować. Właśnie tak naprawdę zastanawiam się, nie wiem, czy by utworzyć jakąś grupę na Telegramie poświęconą Toolboxowi, czy jak, bo chciałbym popracować bardzo nad interfejsem. Zależałoby mi na tym, żeby tej aplikacji mógł używać każdy, bo ja wychodzę z założenia jako programista, że tworzenie aplikacji dla wybranych, czy to pod względem ceny, czy to pod względem funkcjonalności, to jest żadna sztuka, bo to może zrobić każdy. A stworzyć aplikację dla wszystkich, to może zrobić człowiek nie tyle z niewiadomymi, jakimi umiejętnościami programistycznymi, ale z otwartym umysłem. Ja tak uważam, że jeżeli ktoś robi aplikację albo ekstremalnie drogą, bo używa ekstremalnie drogich komponentów, bo to przeważnie tak jest, albo robi aplikację ekstremalnie nieintuicyjną, bo nie słucha użytkowników, to nie jest żadna sztuka. To może sobie pisać takich programów 100, 200, 300 i co? I nic. Bo jeszcze tak wracając do kwestii Nathan Tech'a i jego programów, to ja mogę powiedzieć, już tak wyprzedzając troszeczkę, że w przyszłym tygodniu na pewno, myślę, że w czwartek właśnie, bo ten tydzień przyszły też będzie taki krótszy ze względu na weekend majowy, to prawdopodobnie w czwartek z Pawłem Masarczykiem pokażemy aplikację, która moim zdaniem jest... O niej się za mało mówi, a ona może być bardzo przydatna. Może to tylko dla mnie, bo nie jestem miłośnikiem PowerPointa i nie lubię generalnie tej aplikacji. Dla mnie ona, szczególnie dla osób niewidomych, to jest totalny przerost formy nad treścią. Natomiast w tej aplikacji, w aplikacji Luna Presentation, możemy samodzielnie wykonywać proste prezentacje, ale też możemy sobie te prezentacje od kogoś, które dostaniemy, możemy je przeglądać. I to na pewno pokażemy, bo no czegoś takiego, powiem szczerze, ja żałuję, że jak ja studiowałem, to nie było tej aplikacji. Kurczę, te programy z serii Luna to naprawdę nie jest głupie. Ja akurat korzystałem ze zwykłego PowerPointa, z DSR-em, bo jest wsparcie, ale próbowałem korzystać z tego programu, ale mnie odrzuciło od niego to, że on nie potrafi po chińsku, wyświetla zepsute kodowanie, więc sprawdźcie, jak to jest na przykład z rosyjskim. To znaczy, to podejrzewam, że to gdzieś tam sprawdzimy, natomiast ja podejrzewam, że w większości przypadków, no oczywiście poza studentami jakichś kierunków filologicznych, gdzie mamy te strony kodowe zupełnie inne. No nie inne, tylko, no, Michale, to... bo na przykład jak ktoś jest Rosjaninem, czy jak ktoś jest Niemcem. No... teraz trafia do nas coraz więcej studentów z Ukrainy. Tak, to się zgadza, oczywiście. Ja wiem, o czym mówicie, natomiast no, z racji tego, że jednak przede wszystkim kierujemy naszą ofertę do polskiego użytkownika, no to pod tym kątem patrzę, tak? Oczywiście wiadomo, że ta międzynarodowość fajnie jak będzie zachowana i rzeczywiście nawet i w naszych polskich realiach to się może przydać. Zresztą też nie mówię, że PowerPoint jest niedostępny, bo PowerPoint jest dostępny. Jeżeli ktoś ma ochotę z niego korzystać, to się jak najbardziej da. Natomiast ja powiem szczerze, ja tak osobiście nie lubię tego programu, zbyt duży po prostu. Mi, broń Boże, nie chodzi o to, żeby hejtować na Tanteka, tylko po prostu mówię o problemie tego programu, bo na przykład w przypadku polskiego czy czeskiego to nie jest problem, bo na przykład my używamy tej strony kodowej Windows 1250 i ona działa akurat dobrze. No ale tak jak mówię, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Jak robimy jakiś program, to staramy się, żeby on był używalny wszędzie. No, wiem, że to nie jest łatwe, wiem to teraz z własnego doświadczenia i tym bardziej jakby chcę walczyć o to, żeby programy były tak robione. Ja pisałem na Tantekowi o tym kodowaniu. Nie dostałem jako takiej odpowiedzi. Coś dostałem, że zostanie to sprawdzone. No to było jak zaczynałem studiować, czyli w październiku i to teraz nie wiem, może się przypomnę, może nie. Chyba się przypomnę, bo to mogłoby się
Tak, bo to części użytkownikom naprawdę mogłoby się przydać i... Podejrzewam, że to jest jakaś prosta rzecz do naprawy, że to nie jest jakoś, nie wiem, przepisać pół programu, bo to jest w Pythonie, Python chyba w trójce, więc Python wspiera tam Unicode'a. To... No nie znam tak dobrze Pythona, ale to jest chyba raczej dość proste. No, teraz faktycznie trochę wam czasu zająłem, bo tu od Kagi do Natanteka przeszło i w ogóle milion różnych rzeczy, więc już naprawdę... To przynajmniej dość ciekawe newsy. Dokładnie. I jakbyście chcieli, jak coś, to zapraszam do kontaktu w jakiejkolwiek sprawie a propos aplikacji, czy to Toolboxa, czy teraz SS Maca, to zapraszam. No na 69a@gmail.com odpowiadam na maila najczęściej. Tutaj ktoś z słuchaczy mnie znalazł na Messengerze i akurat odpisałem, ale tak bym prosił raczej mailowo, bo albo na Telegramie, tam na tej stronie mao.s.ltn.blog jest napisane. Bo ja Messengera sprawdzam od święta i jak ktoś na przykład do mnie napisze i mu nie odpisze, to tak smutno, że może ignoruje czy coś, a to po prostu jest kwestia tego, że nie lubię Messengera, aczkolwiek aplikacja na Maca jest niesamowicie fajna, ale nie lubię Messengera po prostu. Twittera sprzedali Elonowi Muskowi, to znaczy Twittera kupił Elon Musk. Także też jakbyście tak, mogli, też to słyszałem. Wy możecie więcej na ten temat powiedzieć, bo ja mam na ten temat zdanie, które niestety musiałbym wypowiedzieć w niewybrednych słowach, a może wy jakoś o tym lepiej opowiecie, więc też podsuwam taki temat. Czy ja w sumie na razie to szczerze powiedziawszy nie mam zdania. No, biznes przeszedł z jednych rąk do innych rąk, a co z tego będzie, to po prostu czas pokaże. Na razie z tego, co czytałem gdzieś tam na Hacker Newsie czy w innym miejscu, to po tej sprzedaży zostały wstrzymane prace rozwojowe nad Twitterem. Gdzieś taka informacja do mnie dotarła. I nowe funkcje na razie nie będą dodawane, a co będzie dalej, zobaczymy. A Google lubi takie rzeczy robić. No co było z Google Plusem, z Google Talkiem, z Hangoutami. Google nie umie w społecznościówki. No. To jest... Oni, ja wiem, jak ten mechanizm działa, bo ja też kiedyś tak robiłem, że zaczynałem jakiś program, szło fajnie, rozwijało się super i potem umierało. I tak samo będzie z Twitterem. Oni zabiją Twittera. Moim osobistym, prywatnym zdaniem. Nie wiem, lecz się domyślam, cytując pana Tadeusza Szymka. Jakby to powiedzieć, Twitter, wiesz Arku, z Twitterem jest zasadniczo jeden problem, że on nie przynosił przez tyle lat, a Twitter jest już z nami od lat, no kilkunastu. Oj. Tak? Od 2006 roku chyba. No właśnie, i Twitter z tego, co ja czytałem, to nie przynosił na razie żadnego zysku. A między innymi dlatego zabili klienty zewnętrzne. A teraz jakoś tak jest, że jest płatne API chyba? To strumieniowane, że można sobie wykupić? Jakieś tak jest płatne, zrobić? Jakieś nie jest płatne, to tam jakoś... Nie wiem, ja niestety jest... troszkę Twittera... Troszkę Mikołaj Twittera, chyba tam więcej wie na ten temat, bo tam troszkę Twittera porzuciłem. Właśnie ze względu na to, że nie ma klienta, nie zamierzam używać strony internetowej. Nie, no jak? Ale przecież jest. Ja używam TWBlu. Dalej. I ale to TWBlu działa w ogóle? Oczywiście. TwiSkate działa, TWBlu akurat... działa, Tweetings na Androida działa. A jest trochę tych klientów. Wiem, że, znaczy, nie wiem, czy one... One chyba nie wspierają koniecznie tego strumieniowego, ale no jeżeli no ale mi się to się co minutę... No odświeża co chwilę, no. Nie, no mi się odświeża to po sekundzie. Ja mam często na TWBlu ty. Cały czas mi powiadomienia lecą. Tak, tylko, także to... Czy w tych... Właśnie ja bardzo sobie cenię Springa na Maca, bo on nie ma dźwięków. Znaczy w TWBlu ja mogę ubić to, dźwięki, to jest ważne. Z tego co, znaczy tak. Można wybrać sobie brak paczki dźwiękowej, z tego co pamiętam. Natomiast jeszcze co do tych informacji na temat przejęcia Twittera, no to gdzieś tam wyczytałam na szybko, że jakby już wypowiedzi jakieś dyskryminujące grupy różne nie zostają tak usuwane skrzętnie jak wcześniej. No dlatego się dobrze, obruszają użytkownicy tych grup. No ale... To akurat cenię, bo niestety kiedyś na Twitterze było tak, że nie będę wymieniał konkretnych jednostek, ale jedni mogli obrażać innych, a inni tych jednych już nie. I ja wolę, żeby można było obrażać każdego, niż można byłoby obrażać tylko niektórych. Oczywiście wolałbym, żeby nie można było obrażać nikogo. Nikogo. Tylko, dokładnie, to najlepsza tylko to opcja. Też jest, niestety... Facebook, znaczy Facebook to jest w ogóle siedlisko zła moim zdaniem, w większości, oczywiście nie w całości, ale no tam na Facebooku w tej ich moderacji króluje subiektywizm i o tym się słyszało. To nie jest tak, że ja sobie tak twierdzę, tylko
na ten temat są różnego rodzaju rozprawy i różnego rodzaju teksty, mniej lub bardziej poważne. I mam nadzieję, że Twitter tak samo nie skończy. No cóż mogę powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie. Pożyjemy, zobaczymy. To na pewno nie będzie kwestia tygodnia, miesiąca. To jakieś większe ruchy, to podejrzewam. Tak, tak, dokładnie. Za jakiś czas być może się czegoś dowiemy i w jaką stronę to pójdzie. No to poza tym mody na poprawność polityczne to się zmieniają, więc może niedługo tak być, że to wyjdzie z mody i wtedy chcąc się utrzymać na powierzchni, trzeba będzie się dostosować. Bo na razie z tego, co wiem, w Stanach to nadal króluje moda na poprawność polityczną, na brak właśnie obrażania różnych grup społecznych. No, i to tak jest to w Stanach. Na razie. I to tak po prostu jest i po prostu chcąc się utrzymać na powierzchni, trzeba się do tamtych realiów dostosować. No chyba, że ktoś nie chce. Chociaż ja przewiduję jeszcze gorszą modę. Może no zobaczymy, no co się stanie. Czyli modę na udawaną wolność słowa, no ale zobaczymy. Dobra, zobaczymy, co się stanie, ja bo tu... Ja nie będę w ogóle wypowiadał, bo wiem, że moje wypowiedzi lubią często być kontrowersyjne, więc zmykam programować i dziękuję wam. Dzięki Arku za telefon, pozdrawiamy. Do usłyszenia. A tymczasem mamy wypowiedź od naszego słuchacza, a właściwie od naszych słuchaczy, bo tutaj widzę i na Facebooku do nas piszecie i piszecie do nas na naszym panelu kontaktowym kontakt.tyflopodcast.net. Napisał do nas Grzegorz: cześć wam, coś radio wam nie działa. Dobrze, że transmisja na Facebooku działa. Grzegorzu, radio działa. Sprawdziłem, więc no... To jest zastanawiające, czemu u ciebie jest problem. Sprawdziłem i jak to mówią, standardowa odpowiedź administratora numer jeden u mnie działa. Mamy wypowiedź też jeszcze od naszego słuchacza Witolda, który napisał tak. Cześć, Iwo pytał o aplikację do scalania plików MP3 na iPhone'a. Polecam Recorder HQ. Pisze się to Recorder HQ. Jest prosty w obsłudze i scala MP3 o różnym bitrate'cie. Nie sprawdzałem, czy z bardzo długimi sobie poradzi, ale myślę, że tak. Kiedyś nagrywałem książkę do 24-bitowego Wave'a, a te pliki dużo ważą, nie było problemu. Ciekawe, jakby działał na nowym Macu. Taka jest wypowiedź Witolda, no i na razie więcej wypowiedzi nie ma, czekamy na kolejne. Możecie do nas pisać, możecie też do nas dzwonić, tak jak to uczynił Arek przed momentem. Tak jest. A teraz przechodzimy w takim razie do newsów. Newsów, które mamy w końcu na tę audycję, można powiedzieć, bo to, co było wcześniej, mówiliśmy o tym, to były audycje z poprzedniej, znaczy to były newsy z poprzedniej audycji. A teraz aplikacja na Androida, która nazywa się Spacefelt. I to Michał takiego newsa przygotował. Tak, i z tego co wiem, to Paulina też próbowała się wokół tego newsa zakręcić, bo rozmawialiśmy poza anteną. Może coś w takim razie jeszcze dopowiesz do tego, co ja znalazłem. Znalazłem niewiele informacji na temat tej aplikacji. To portal Cool Blind Tech nam takiego newsa podrzucił. Informacje na temat tej aplikacji są takie, że składa się z dwóch części. Jest oczywiście aplikacja, wiadomo, i są etykiety. Są etykiety. To, co ciekawe jest w tych etykietach, to jest to, że one są wodoodporne, więc można sobie, jak mniemam, ponaklejać je na różne takie rzeczy, które mogą ulegać łatwemu zniszczeniu, zamoczeniu. No, domyślam się na przykład, że jakaś mrożona żywność w tym momencie i inne tego typu rzeczy mogą być dobrym miejscem, na które będziemy te etykiety naklejać. Pojemniki, które się myje i tak dalej, i tak dalej. Tylko ciekaw jestem, jak jest z zamawianiem tych etykiet do Polski. No właśnie, na razie to jest wszystko w fazie beta. Można się do państwa zgłosić, można się skontaktować, że chcemy potestować tę aplikację. Natomiast też jedna ważna, myślę, informacja, którą wyczytałem, to jest taka, że te etykietki możemy przygotowywać zarówno w formie głosowej, jak i tekstowej. Więc jak komu wygodnie, jak kto woli i w jakiej formie później woli otrzymywać informację zwrotną, czy opisu tekstowego, czy swojego własnego głosu. Prosta rzecz. Czy ty, Paulino, coś więcej wyszukałaś na temat?
Wyszukać nie wyszukałam, ale byłam na tej stronie. Mhm. Jest tam link, żeby żeby przetestować samą aplikację na Androida. Natomiast niestety ten link prowadzi do strony Google Play, na której jest napisane, że nie znaleziono żądanej aplikacji. Natomiast nie testowałam, jak wygląda sprawa, jeśli posłużymy się VPN-em, co będę testować na pewno później, chociaż padło mi to do głowy teraz. Kolejna kwestia jest taka, że właśnie przy tym zgłaszaniu się do testów beta jest taka rzecz, że jakby wypełniamy te wszystkie pola, tam imię, e-mail i wiadomość, ale później jak damy ten przycisk, to to pole się nie czyści jakby z informacji, które tam wprowadziliśmy, więc może nam się mylnie wydawać, że nie wysłaliśmy. I jakby znacznikiem tego, czy to się stało, jest to, że przed tym polem edycji z imieniem jest komunikat, że dziękujemy za kontakt, jakby postaramy się odezwać jak najszybciej. No i właśnie nie wiem, czy do tych testów dostanę, bo próbowałam jakby na parę sposobów wysłać to, nieświadoma, że to się nie czyści i mogą mnie potraktować jako spamerkę. No ale zobaczymy, jak będę testować, no to coś może opowiem, może będę miała jak zamówić te etykiety jakoś na próbę, bo też bardzo mnie ciekawi. No, ciekawe, jak bardzo one są wodoodporne. Ale jaki jest klej w sumie, czy tam jakaś inna taśma, bo to też jakby jest element, podejrzewam, samej etykiety. Znaczy z tego, co wiem, da się to zrobić w miarę dobrze. Kiedyś, zdaje się, z Jankiem Schustnerem na ten temat rozmawialiśmy i jak on miał swoją aplikację, to tu MIDI, zdaje się, ona się nazywała, czyli też kody QR, na których można było sobie coś robić. Tam udało się od niego zamówić etykiety, takie właśnie wodoodporne, i mówił, że one są no na tyle wodoodporne, że no dało się właśnie je rzeczywiście zamoczyć i to coś, na którym te etykiety były, dało się zamoczyć i one nie tak łatwo schodziły. No okej, okay. No to jak coś będę wiedzieć, to tam znać. Jeżeli taka etykieta przeżyje próbę zmywarkową na przykład, to myślę, że może być dobrze. Też tak mi się wydaje. Nie kończymy kwestii aplikacyjnych, bo do sklepu Play wróciła Via Opta w zasadzie. Coś, co długo tego nie było. I teraz tak, newsa przyniosła Paulina. Paulina to będzie miała dużo newsów i tak się zastanawiam, bo sobie pobrałem też tę aplikację i chwilę ją potestowałem. To opowiedz. Więc jeżeli mogę, to chętnie też opowiem, żeby opowiedz troszkę miał. Tutaj cię zwolnić troszeczkę, bo rzeczywiście ta aplikacja kiedyś była w sklepie Play, nazywało się to Via Opta Nav. Teraz ta aplikacja dość mocno się zmieniła. Przede wszystkim korzysta z innych map. Nie pamiętam, z czego korzystała kiedyś. Teraz korzysta z map Google, przynajmniej tak jest napisane na stronie głównej aplikacji. I sam interfejs aplikacji jest, można powiedzieć, zadziwiająco prosty, biorąc pod uwagę inne aplikacje tego typu. Dosłownie kilka rzeczy na ekranie. Jest tam wokół, są ustawienia, jest wokół mnie, jest wyznaczanie trasy i chyba tyle w zasadzie. I teraz w tych punktach wokół mnie, w ustawieniach można sobie ustalać odległość czy promień, wokół którego, znaczy w zasadzie w którym te punkty są wyświetlane. Jest dość sporo kategorii, w których można sobie te punkty wyświetlić i one się rzeczywiście wyświetlają. W dodatku zajmuje to bardzo mało czasu, więc nam używają jakiegoś fajnego sposobu na komunikowanie się z Googlem. I po kliknięciu na punkt można uzyskać różne dane teleadresowe. W ogóle przy wyświetlaniu punktów już pojawia się ich adres, co bardzo mnie cieszy. Choć nie zawsze to jest adres, czasami to jest tylko nazwa ulicy z jakiegoś powodu. No tak czy inaczej można też wyznaczyć trasę lub pokazać trasę, co mi się nawet jeszcze bardziej podoba, czasami przynajmniej, bo można sobie wtedy zobaczyć, jak z miejsca, w którym jestem, dojść do
tego punktu, w którym chciałoby się znaleźć. Nie wiem jeszcze, czy aplikacja obsługuje kompas. W sumie fajnie by było. Tam można jeszcze potrząsać telefonem. Wtedy coś tam ma mówić, chyba powtarzać ostatni komunikat. Z tego, co widziałem na... To aplikacja niestety prawdopodobnie nie jest w stanie chociażby działać w tle, bo ma tylko żeby lokalizację podczas używania aplikacji i nie ma czegoś, co mi się też przydaje dość często w przypadku na przykład Sync Assistant Move, czyli nie można śledzić jakiejś kategorii punktów i sobie uzyskiwać informacje, jak jadę, nie wiem, autobusem, pociągiem, gdzie jestem podczas mijania czegoś, tylko jakoś tam na życzenie użytkownika. Fajnie by było, gdyby się coś takiego dało, ale się nie da. W każdym razie wyznaczać trasę można, oglądać okolice, znaczy oglądać, sprawdzać, co jest w jakimś tam pobliżu, też się da. Nie testowałem jej jeszcze tak w drodze. Możliwe, że jutro to zrobię. Ja testowałam. O, jak? Co prawda na dość małym odcinku trasy, ale naprawdę bardzo dokładna, szokująco dokładna, bym powiedziała wręcz, bo przyznam się, nie czuję się pewnie, jeśli chodzi o aplikacje nawigacyjne. Próbowałam używać Rosario, ale jakoś zupełnie nie mogłam się przekonać do tej aplikacji. Zostawała mi w tle, mnie to denerwowało, była jakaś taka w ogóle nieintuicyjna, nie moja. Używałam też dotwalkera, ale w dotwalkerze bardzo często się gubiłam, kręciłam, chodziłam po krzakach w ogóle bez sensu. I używam też Sync Assistant Move, ale ta aplikacja z kolei jest oparta na OSM-ach. Znaczy na OpenStreetMap. Tak, na OpenStreetMap. To jest mapa, która generalnie może sprawować się dość fajnie, natomiast u mnie jest w niej mało punktów, prowadzi czasami, tak mówiąc potocznie, troszkę na dziko, jeżeli już coś znajdzie. Natomiast właśnie Nav by Via Opta działa bardzo dobrze. Co prawda testowałam ją w Krakowie, czyli jakby nie u mnie gdzieś tam poza, tylko dość dobrze oznaczonym w Google, podejrzewam, w dość dobrze oznaczonej części miasta. Ale naprawdę mi się podoba. Nie mam po prostu żadnych zastrzeżeń. Co prawda, na przykład, według mnie fajniej jest rozwiązana eksploracja wokół mnie w dotwalkerze, bo mogę sobie łatwo przejść do tego miejsca w Google Mapach i na przykład sobie tam zadzwonić, wejść na stronę. A tu też? Właśnie nie zawsze widziałam te opcje. To znaczy, dziwne, tu jest jakoś tak, możliwe, że to jest jakiś problem nie wiem, mam nadzieję, że to jest chwilowe, że czasami przynajmniej komentarze, zamiast pokazać dane teleadresowe, to pokazywało jakiś przycisk pojedynczy bez etykiety. Trzeba gdzieś palcem wyeksplorować ekran w poszukiwaniu którejkolwiek z tych informacji i wtedy te informacje, bo one tam są tylko z jakiegoś powodu, przynajmniej komentarze, nie wiem jak TalkBack, jakoś ma problem chyba z odświeżaniem ekranu w pewnym momencie. I czegoś sobie tam nie sprawdza odpowiednim czasie. I właśnie też tak u mnie to wyglądało. I też do mijania tego, co jest wokół nas, ten dotwalker czy Sync Assistant Move może się przydać. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, że NAV nie ma w ogóle tej opcji. Więc szkoda. W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli otwarte dwie aplikacje. Tak, albo można spróbować napisać do producenta, albo do dewelopera, żeby może spróbował dodać taką opcję, bo to się czasami jednak przydaje. Więc zobaczymy. Zresztą kiedyś do nich pisałam, jeszcze w tamtym roku, z pytaniem, czy mogę spoza Google Play'a jakoś tę aplikację dostać, uzyskać, otrzymać. I w sumie napisali mi, że nie, ale możliwe, że kiedyś w przyszłości dodadzą ją znowu do Google Play'a. Nie chciałam wtedy nic mówić, nie chciałam zapeszać, ale
faktycznie a jednak się to stało. Więc jakby no bardzo mi miło z tego powodu, że mogę o tym powiedzieć. No, to rzeczywiście tak jest. I jeszcze jedna rzecz, która mnie też dość mocno cieszy, bo różnie to z tym bywa. Aplikacja w ustawieniach ma częstotliwość komunikatów, czyli jak się domyślam, co jakiś czas nam ma przypominać, ile jeszcze zostało drogi, czy na pewno dobrze idziemy. I tego mi brakuje w większości aplikacji. To ma tylko chyba Dotwalker i Sync Assistant, z tego co mi wiadomo przynajmniej. I to jest trzecia aplikacja, która to ma. Bardzo fajnie, bo większość aplikacji podaje ten komunikat raz. Jak się go nie usłyszy, to trochę się ma problem, albo trzeba gdzieś tam sprawdzać na telefonie, a tutaj to się co jakiś czas, znaczy może się co jakiś czas powtarzać. Można sobie ustawić co jakiś czas. To mi się naprawdę podoba. To jest super. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie ta aplikacja jest dość prosta. Mam nadzieję, że z czasem będzie się rozwijać. Ale zobaczymy. A i też, żeby nie było, że testowałam Dotwalkera na wsi, a to w mieście i dyskryminuje, to Dotwalkera używam też w Ustce. Próbowałam testować, ale właśnie też, no, wychodziłam na tym tak żałośnie, że aż ludzie do mnie podchodzili się pytać, czy coś nie potrzebuję, więc jakby, no, Dotwalker ma parę fajnych opcji, ustawień i tak dalej, ale no, albo nie umiem z nim chodzić, albo źle prowadzi po prostu, jeśli chodzi o tę nawigację zakręt po zakręcie, bo na Azymut nie próbowałam nigdy. No ale zakręt po zakręcie nie jest tak dokładny jak w Navbuy via Opto. No to ja sobie też to jutro sprawdzę i mam nadzieję, że potwierdzę twoje spostrzeżenia w tym temacie. A teraz porozmawiamy chwilę o zbieraniu jajek, bo coś tu jest dostępne, a co to wie więcej Michał? Tak, okazuje się, Kanadyjczycy ostatnio się tak bawili, konkretnie w takim mieście, które nazywa się Edmonton. Wpadli na pomysł organizatorzy tej wielkanocnej zabawy, no bo to wiadomo, u nas nie, to chyba nie jest aż tak popularne, ale w części państw, czy to w niedzielę wielkanocną, czy Wielką Sobotę, z tego co kojarzę, to właśnie w sobotę się Kanadyjczycy tak w Edmonton bawili, że zbiera się jajka. I jak się zbiera te jajka, to w tych jajkach są albo jakieś cukierki, albo za te jajka otrzymuje się cukierki. No różnie to wygląda. W każdym razie tutaj też została w jednym z parków zorganizowana taka zabawa, no i chcieli organizatorzy uczynić ją dostępną. No i się udało. A zgadnijcie, kto pomógł w udostępnieniu tej zabawy. Bo czytałem notatki. No właśnie, saperzy. Saperzy pomogli w opracowaniu takich jajek, które to będą wydawały z siebie dźwięk. Około setka tych jajek została rozrzucona po parku. Z tego co wiem, zostały one wykonane w druku 3D. Tam kilka etapów tego projektu było, bo wiadomo, najpierw trzeba było to wykonać model tych jajek, a później trzeba było oczywiście jakoś sprawić, żeby one były udźwiękowione. No i każde takie jajeczko wydawało z siebie jakiś tam dźwięk i dzięki temu można było po prostu, nie widząc, również brać udział w tej zabawie. I z tego, co czytałem, no, spodobała się, bo były niewidome dzieci, które chciały w ten sposób właśnie zbierać sobie te wielkanocne jajka. Także jak widać, jest, ja podejrzewam, że przygotowanie takich jajek w porównaniu do takich jajek, które by nie piszczały, to nie było jakieś wielkie wyzwanie, ale tu tak naprawdę liczył się pomysł, żeby coś takiego zrobić i żeby jednak pomyśleć i mieć świadomość tego, że no komuś to może być potrzebne. Tak, i na szczęście coś takiego czasem się zdarza i oby tego więcej. A teraz taki news, który jest troszkę w pewnym sensie dziwny. To znaczy, chodzi o cyrk i ja rozumiem, że audiodeskrypcja w cyrku, no kiedyś warto by to zrobić, ale biorąc pod uwagę, gdzie to jest i kiedy to się dzieje,
To brzmi to troszkę dziwnie. Tak, Michale. Tak, brzmi to troszkę dziwnie, no ale z perspektywy mieszkańców tego kraju, którzy są karmieni dość solidną propagandą obecnie, to myślę, że nie jest to dziwne. Rzecz cała dzieje się w Rosji, konkretnie w Sankt Petersburgu i tam właśnie... Przedstawieniom, jak to przetłumaczyłem sobie z portalu tiflokomp.ru, przedstawieniom cyrkowym będzie teraz towarzyszył komentarz telegraficzny. No, czyli domyślam się, że tu chodzi o audiodeskrypcję po prostu. I za to wszystko jest odpowiedzialny taki rosyjski cyrk, który się nazywa Rozgos Cirkus. No i fundacja, która nazywa się Art Science and Sport. I cóż, zostało już przygotowane jedno przedstawienie, takie cyrkowe, z udziałem i z użyciem audiodeskrypcji. 40 osób niewidomych z jednej z rosyjskich organizacji dla osób niewidomych oglądało to przedstawienie w Sankt Petersburgu. Zostały im udostępnione urządzenia, które transmitowały te audiodeskrypcje do ich uszu. To była... Odyseja, to jakiś taki wielki cyrkowy spektakl w ogóle na wodzie, który miał swoje miejsce i to jest ponoć coś bardzo takiego, no, bardzo fajnego, przynajmniej tak sądząc z opisów. No i przypuszczam, że może być to rzeczywiście coś interesującego, zwłaszcza jeżeli mamy opis tego, co tam się dzieje na scenie. No i jak zapowiadają organizatorzy tego, to nie jest ostatnie ich słowo w tej kwestii i w akcji, która się nazywa Cyrk na dotyk. Zresztą redaktorzy portalu tiflokomp.ru też się zastanawiają, o co chodzi z tym dotykiem, bo przecież tu w ogóle nie ma mowy o dotyku, to jest na razie audiodeskrypcja tak po prostu, więc ktoś albo na wyrost dał opis, a właściwie nazwę tego przedsięwzięcia, no albo też po prostu plany jakieś kolejne są, żeby coś także osoby niewidome mogły sobie podotykać, a nie tylko posłuchać. No, ja w sumie, tak? Jak jesteśmy, jak się tak zastanawiamy, ja myślałam, że bardziej chodzi o to, że u nich jakby na dotyk oznacza mniej więcej tyle, co u nas na wyciągnięcie ręki. Być może, natomiast skoro sami twórcy tego artykułu, tej informacji, na której się opieram, przedstawiając tę wiadomość, zastanawiali się, o co tak naprawdę chodzi z tym dotykiem, to wydaje mi się, że to tłumaczenie to jest akurat dość wierne i po prostu nie bardzo nawet oni sami wiedzą, o co w tym może chodzić. No ale w każdym razie rzeczywiście Rosjanie mają cyrk z audiodeskrypcją, w Rosji się przecież nic nie dzieje, tu oczywiście sarkazm i wszystko jest w porządku i nie ma żadnego problemu i to jest akurat dobry moment, żeby bawić się w przedstawienia cyrkowe. Nie ma nic lepszego, czym tak, można tak. się zająć. No nie ma akurat. Zostało to zrealizowane w jakieś takie święto cyrku w ogóle. Nie wiedziałem, że coś takiego nawet istnieje. W trzecią sobotę kwietnia ta impreza miała miejsce w Sankt Petersburgu. To teraz przenosimy się znacznie dalej na wschód, do Indii, bo tam ruszyło radio dla niewidomych i tu znowu Michał. W ogóle teraz Michał będzie miał dużo newsów. Tak, ja mam kilka tych informacji dziś przygotowanych. Radio AKSH to nazwa tej stacji radiowej i jest to stacja internetowa, gdyby ktoś się zastanawiał. Jest taka platforma jak zeno.fm, tam niektóre radia transmitują swój sygnał. Jest to platforma darmowa. I to już od kilku lat. I jest to rzeczywiście nawet całkiem interesująca platforma, bo na niej transmitują swój sygnał takie dość duże stacje radiowe i na razie to wszystko jest bezpłatne. Zobaczymy, jak kiedyś zażądają opłat, co się będzie działo. No ale na razie wszystko jest za darmo. I na tej właśnie platformie ruszyło to Radio AKSH, stworzone przez kilkadziesiąt osób. Jak na razie... Przede wszystkim za pomocą tej stacji radiowej czytane są różnego rodzaju teksty. Są książki, artykuły i inne tego typu rzeczy.
ponoć uruchomienie tego radia jest pokłosiem pandemii COVID. Nie wiem, jak wygląda to w Indiach. Tam, z tego co wiem, to no nie jest dość czysto i różnego rodzaju zarazki mogą jednak niestety nadal się rozwijać, jakieś wirusy, więc być może ten kraj nadal się bardzo mocno z pandemią zmaga. Natomiast no właśnie przez pandemię, kiedy to jedna z organizacji, która zajmuje się dystrybucją książek dla niewidomych i która to niewidomym w Indiach wgrywała po prostu te książki na ich urządzenia, no nie bardzo mogła się spotykać ze swoimi beneficjentami, no to w końcu wymyślili, zróbmy radio i produkujmy jakieś treści audio dla osób niewidomych w ten sposób. Przez kilka dni od startu stacji tam ponoć słuchalność oscylowała wokół setki. Nie wiem, czy jednoczesnych słuchaczy, czy tak ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli jednoczesnych, to no, gratuluję. Jeżeli ogólnie, no to podejrzewam, że słuchalność jest na razie niezbyt duża. Natomiast jak w ogóle wygląda zaplecze? Tam wolontariacko udzielają się ponoć głównie kobiety, gospodynie domowe, które zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie podstawowej obsługi narzędzi audio do nagrywania książek. Zostały poinstruowane, jak mają czytać, w jaki sposób, na co zwracać uwagę. No i czytają, nagrywają, nie pobierają za to żadnych pieniędzy, ale jak twierdzą autorzy, odczuwają dumę, że biorą udział w takim przedsięwzięciu. Także tak to właśnie wygląda. Radio Aksz, kolejna stacja. Rozbawił mnie trochę też taki fragment w artykule, w którym jeden z założycieli, wybaczcie, nie podejmę się próby wymowy imienia i nazwiska tych osób, ale twierdzi, że to jest w zasadzie pierwsza stacja dla niewidomych na świecie. No nie. ACB Radio na przykład to zdecydowanie było wcześniej. I Tyflo Radio też było wcześniej i jeszcze kilka innych stacji też było wcześniej. No ale można i jak najbardziej kolejnej stacji dla niewidomych na światowej mapie. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia. Tak jest. Do czego można wykorzystać ultradźwięki? Na przykład ponowno do poprawy wzroku. Tak, i to jest co ciekawe, bierze się ten pomysł naukowców z blindyzmów, bo niektórzy właśnie uciskając gałki oczne ponoć w jakiś tam sposób się stymulują i widzą różnego rodzaju obiekty, mimo tego, że są niewidomi, kiedy mają oczy gdzieś tam zamknięte, a też i widzący ponoć w ten sposób reagują. No i naukowcy wpadli na pomysł, że można by było spróbować jakimiś impulsami niekoniecznie elektrycznymi, a mechanicznymi też stymulować nerwy i dzięki temu może niekoniecznie ten wzrok jakoś przywracać, ale przynajmniej spróbować poprawić, bo społeczeństwo się starzeje i możemy za jakiś czas potrzebować jakichś urządzeń, które może niekoniecznie inwazyjnie, ale nam pomogą, jeżeli chodzi o ten nasz wzrok. No i na razie eksperymenty prowadzone są na zwierzętach. Konkretnie przeprowadzono eksperyment na szczurze, któremu to założono specjalne urządzenie emitujące ultradźwięki i próbowano mu wysłać do mózgu obraz w kształcie litery C. No oczywiście szczur nie był w stanie powiedzieć, czy ta litera C to jest to, co on widzi, ale podczepiono się pod jego korę mózgową i ponoć odczyt się powiódł i rzeczywiście ten obraz wysłany za pomocą ultradźwięków był zinterpretowany jako coś na kształt litery C. Zastanawia mnie w sumie, kiedy będą prowadzone testy na ludziach. Wydaje mi się, że to może być nawet całkiem niedługo, bo to nie jest inwazyjne. I to jest przede wszystkim zaleta tego. Być może nie będzie to tak skuteczne jak te wszelkie bioniczne oka, które podczepia się bezpośrednio do mózgu i które nam serwują impulsy elektryczne prosto do konkretnych ośrodków, ale
No, dzięki temu, że tak to będzie wyglądało, że mamy sobie po prostu jakieś urządzenie, które nakładamy na siebie i ono nam tam jakieś emituje dźwięki, których my nie słyszymy, ale jednak jakoś jesteśmy w stanie odebrać i stymuluje to nasze nerwy wzrokowe, no to być może będzie to jakieś urządzenie, które więcej osób zdecyduje się przynajmniej przetestować. Ja powiem szczerze, coś takiego to ja bym sobie nawet sprawdził. No nie? No, to w sumie nic mi to nie szkodzi, żadna operacja, żadne tam zabawy z podczepianiem czegoś do mózgu, a ja powiem szczerze, no ja akurat nie jestem z tych osób, które za wszelką cenę chciałby ten wzrok odzyskać, już chyba nie te lata. Ale tak sobie sprawdzić i przetestować, jak coś takiego działa i czy w ogóle mogłoby to pomóc, no to czemu nie? To chętnie. No u mnie teraz się by nie było takiej opcji, bo ja mam przerwany nerw wzrokowy. Ale więc właśnie raczej chodzi o to, że to teoretycznie chyba nie do nerwu to transmituje, tylko gdzieś dalej. Wiesz co, chyba do stymulacja nerwów. Stymulacja nerwów wzrokowych jednak. Więc być może, ale może to jest jakiś... To nie dla nas. Może to jest ja jakiś... Ja też to mam. Może ja akurat u mnie z nerwami jest okej, tylko tutaj z siatkówką. Więc ja bym sobie mógł coś takiego potestować. Także znaczy... Może kiedyś, jak już w końcu przestaną te szczury męczyć, to może ludzi trochę pomęczą. Czemu nie? Mamy, słuchajcie, połączenie od naszego słuchacza Krzysztofa, więc teraz się może połączmy z Krzysztofem. Co nam ma Krzysztof do powiedzenia ciekawego, to się za chwileczkę okaże. Jeszcze widzę, że tu jakaś wypowiedź od słuchacza, ale to za moment. Na razie Krzysztof na antenie, witamy cię. Witam was serdecznie. Ja przychodzę i z pytaniem, i... tak jak wam kiedyś obiecałem, z niespodzianką dla słuchaczy. Mam nadzieję, Michale, że troszkę będę mógł zaburzyć chwilowo tory audycji i że nie pogonisz mnie za to, ale myślę, że to będzie taka niespodzianka dla lubiących, powiem tajemniczo, dźwięki i wszelkiego rodzaju tego typu sprawy. Dlatego też cieszę się, że jest też Tomek z nami tutaj, bo powiem, że o dźwięków i muzycznych tego typu rzeczy to jest jego konik. Chyba się ja Tomku nie mylę. I jest to fajna sprawa, co chcę wam zaprezentować i co sobie ostatnio nabyłem. Natomiast przejdę do pytania. Ponieważ od jakiegoś czasu miałem zainstalowaną, słuchajcie, aplikację tą Outlook na iOSie. I zauważyłem dziwną rzecz, że od jakiegoś czasu, w sumie od tamtej niedzieli się dzieje tak, że jak mi przychodzą jakieś maile z de facto, z jakimiś tymi czasopismami, to przychodzi mi powiadomienie, ja to klikam w to powiadomienie, otwiera mi się skrzynka i mail dziwnie znika. I nie ma go w powiadomieniach, nie ma go w odebranych, ani gdzieś tam w osobistych. No tak jakby się gdzieś rozpłynął w powietrzu. Nie wiem, czy to mogło do kosza gdzieś samoistnie się... Krzysztofie, a czy przypadkiem ten mail nie wpada ci do skrzynki odbiorczej tej innej, nie do priorytetowej? Bo tam masz taki przełącznik, że masz priorytetową skrzynkę odbiorczą i skrzynkę odbiorczą inne. Chyba, że tego nie ustawiłeś, bo chyba nie trzeba. Ja z tego korzystam. Nie, i wiem, że Michale, tam są tego nie takie... ustawiałem. Aha. Od początku. Było tak, jak domyślnie było. Rozumiem. A to nie wiem. To powiem szczerze, ja się z czymś takim nie spotkałem, a z Outlooka korzystam no codziennie i na pewno bym to zauważył, bo sobie... Szczerze mówiąc, to jest jedna z tych aplikacji, bez których sobie życia nie wyobrażam już w tym momencie. I jakby mi zaczęła wywijać takie numery, to... Ciekaw jestem, Michale, sprawdź, bo to u mnie się dzieje od niedzieli właśnie. Od tej niedzieli, co była w tamtym tygodniu. Ja już, Krzysztofie, ileś maili odczytałem z Outlooka od tego czasu. A to ciekawe, to aż chyba, żeby ją jeszcze raz odinstalować i zainstalować. Może spróbuj. A pytanie... Mam takie, czy to tylko w Outlooku się to dzieje i ten mail fizycznie gdzieś tam na serwerze jest, czy on w ogóle znika? To znaczy on jest w tej aplikacji, patrzyłem tej mailowej, standardowej, którą my mamy na iOSie, to on tam jest. On tam jest. Tak. Wiesz dziwnie, co? Że w Outlooku go nie ma. Wiesz co?
jakiś czas temu, chyba wczoraj, wyszła aktualizacja Outlooka. Coś tam poprawili, sprawdź, bo być może jakieś błędy były i w jakichś nietypowych konfiguracjach albo przypadkach coś takiego się działo, ale oni dość szybko wypuścili ostatnie aktualizacje, to może to jest to. Ale, wiesz co, przeinstalować nie zaszkodzi, powiem szczerze. Jeżeli nadal miałbyś ten problem, to no, często reinstalacja rozwiązuje różne kłopoty. Próbowałem, wiesz, dla testu tego aplikację Gmail zainstalować i te maile, które zniknęły z Outlooka, na Gmailu były od razu, więc jakby tu... Czyli to jest kwestia jakby samego Outlooka, jakby coś ci się nie wyświetlało na tej liście. Dokładnie. Wiesz co, a czy próbowałeś odświeżać listę przez pociągnięcie trzema palcami w dół, jak sobie gdzieś tam przeszedłeś na listę maili? Wiesz co, nie pomyślałem o tym, szczerze mówiąc. To ale spróbuj. To jest dobra opcja w sumie, żeby jeszcze to wypróbować. Bo czasem rzeczywiście jest w Outlooku tak, i tu się zgodzę, że czytasz jakiegoś maila, wychodzisz z lektury tego maila, on jest jednym z nowszych i go na liście nie widać. Ale potem on po chwili się pojawia, a jeżeli się nawet nie chce pojawić, to wystarczy przeciągnąć w dół trzema palcami i on już jest. Aha. W ten sposób. No to spróbuję coś podziałać. Dzięki serdeczne. No, a druga sprawa jest taka, że ponieważ ja mamy tutaj małe mieszkanie, gdzie mieszkamy, i a że od małego, od dzieciaka gdzieś tam muzyka jest ze mną, bo i gdzieś tam się chodziło grać na pianinie, fortepianie uczyć, więc będąc na wystawie w ciemności na WOMAJ właśnie w Krakowie, zaintrygował mnie jeden instrument, który sobie wisiał w tej sekcji pasje niewidomych, gdzie można było tam, słuchajcie, sobie obejrzeć różnego rodzaju szable, nie szable. No i było między innymi coś podobnego na kształt keyboarda, ale troszkę mniejsze i rzekłbym węższe. Kształt ma to keyboarda prostokątne, ma to 37 klawiszy, białe i czarne są to klawisze, takie jak na keyboardzie mam albo na fortepianie, czy w pianinie. No i zastanawiałem się, co to za instrument, no i przewodnik powiedział, że jest to melodyka. No i zaintrygowało mnie to, jak to gra. Oczywiście nie dało się na wystawie zobaczyć, jak to gra, bo się okazało, że żeby na tym grać, to trzeba mieć do tego ustnik. Bo to jest instrument dęty klawiszowy. Wpisz sobie na YouTubie melodyka, tam się dowiesz, ja mam melodykę, to brzmi troszeczkę jak takie, ni to akordeon, ni to harmonika no ustna. Właśnie, trochę takie wyższe tak. Od jednego od akordeonu, niższe od harmonijki. To trochę dokładnie, coś takiego jest. I powiem wam szczerze, zaintrygowało mnie to i sobie nie namyślając się długo po przyjeździe, wszedłem na YouTube'a, tak jak mówisz, Tomku, i rzeczywiście było mnóstwo filmików na ten temat i można zobaczyć, jaki to ma dźwięk. No i nie zastanawiając się długo, zamówiłem to znajomej i tak mnie wzięło, że niestety ja dzwonię do znajomej i mówię, słuchaj, ja ci tego nie odeślę, bo to jest tak fajny instrument i bardzo mobilny, można to wszędzie wziąć i na tym grać. Że... Tak, tylko jest jedna rzecz. Niestety te w miarę tanie melodyki, czyli 150 zł mniej więcej to są, one potrafią nie stroić, a bardzo trudno się stroi taką melodykę. Aha, a jak to się właśnie tą ku stroi? Trzeba ją rozkręcić i w środku są takie metalowe blaszki i te blaszki trzeba podszlifować z jednej lub z drugiej strony odpowiednio. A na przykład w sklepach muzycznych czy tego typu by taką jakąś usługę... W ogóle ciekaw jestem, czy ktoś... Są jakieś takie... Wątpię. To znaczy inaczej. Być może, tylko nie wiem, kto stroi akordeony, bo podejrzewam, że ten sam człowiek będzie to stroił, bo to jest ta sama zasada działania. Wątpię, że sklepy muzyczne... Oni może w sklepach muzycznych mogą mieć kontakty do kogoś, albo można próbować w Google, nie wiem, bo ja się tym nigdy nie zajmowałem i nie próbowałem tego robić, bo stwierdziłem, że tak mi się wydaje, będzie kupić taniej, lepszą melodykę, jakbym chciał, niż żeby mi nastroili te, co mam, bo ja też mam melodykę. Mm-hmm. No i właśnie, jeżeli oczywiście byłaby opcja, to czy mógłbym ją zaprezentować? No ona ma oczywiście dwa ustniki, w zestawie dostałem.
jeden taki giętki, taka lula i jest wąski i drugi taki doczepiany do instrumentu. No fajny instrumencik, no ciekawy jestem ile to się stroi, czy to się tak szybko rozstraja, czy... To znaczy inaczej, tanie to potrafią być rozstrojone fabrycznie, no droższe pewnie nie, co ile to się rozstraja, no pewnie takie... latami to pewnie wytrzyma, dokładnie. Tak jak kordony, tak mi się wydaje przynajmniej, choć średnio się na tym znam, ale no wydaje mi, no... To są takie rzeczy, które niełatwo się stroi, więc podejrzewam, że to jakoś da się, że to dość długo wytrzymuje. Natomiast no, ja tu się poruszam trochę w nieznanym terenie, także... No, jeżeli mogę, Michale, to mógłbym ją zaprezentować. Czy dobrze, to zaprezentuj, proszę bardzo. Tak spontanicznie, bo stwierdziłem, że nie będziemy robić jakby audycji o tym, bo jakby jest prosta jej budowa, a szkoda czasu antenowego na audycję zabierać, skoro możemy przygotować inną. No więc jest do niej etui, które jest w kolorze niebieskim bodajże. To etui i ma też właśnie ten kształt prostokątny jak ta melodyka i jest fajna opcja, bo możemy sobie ją przewiesić jak torebkę przez ramię. I tu mamy taki właśnie pasek, on jest regulowany i to etui jest takiego materiału dosyć takiego jak są dawniej, jak są piórniki robione, ale takiego twardego, o coś takiego, że ono jest, chroni rzeczywiście i jak sobie otworzymy to etui, to etui jest od środka wyścielone takim, bym powiedział, materiałem, który przypomina aksamit, coś takiego, żeby rzeczywiście ona nam się nie porysowała. Ja odłożę telefon, mam nadzieję, że dobrze słychać, że ten mikrofon zbiera w miarę, żeby mnie było słychać. I spróbujemy coś podziałać. Wyciągam sobie melodykę. Ona właśnie ma od spodu taki pasek, też wbudowany, dzięki któremu możemy ją trzymać w ręce i grać, bo tak jak wspominałem, są dwa ustniki. Jeden jest taki, jak ja to mówię, giętki, jest taka rula, która no, ma taki dziwny, chropowaty, o, coś takiego, takie z takiego plastiku i drugi jest doczepiany tak solo, ten ustnik do instrumentu. I żeby zagrać, to po lewej stronie jest właśnie taki otwór, do którego wpinamy, wkładamy ten ustnik i go tak delikatnie wkręcamy i sobie wkładamy tą właśnie rękę w tą część, gdzie jest ten utwór od schodu melodyki i spróbuję, a coś może klasycznego, może aby coś się by nam tu przydało, spróbuję coś zagrać. Więcej taki ma właśnie melodyka dźwięk. Grając musimy oczywiście w nią dmuchać, no ale fajnie instrument. Kiedyś to nawet takie zabawkowe melodyki były, bo ja pamiętam, że ja tego typu instrument miałem w dzieciństwie. On nie miał tego paska, to był taki po prostu kawałek plastiku z guziczkami i tyle tak naprawdę. I jakaś taka rzeczywiście blaszka w środku.
Tak, ja jeszcze pamiętam, były takie... Bo ja zamiast na tym grać, to rozkręcałem. Takie miałem zawsze, taką miałem zawsze pasję do muzyki. No. Aha, rozebrać na części pierwsze, no tak, żeby wiedzieć gdzie, co i jak. No i tak właśnie sobie to działa i myślę, że fajny instrument. No dzięki Tomku za jednak, bo wydawało mi się, że tego się nie stroi, a jednak się stroi. Dzięki za jakby potwierdzenie też tego, bo gdzieś tam doczytałem, że to rzeczywiście trzeba stroić, no ale na razie to fajnie brzmi, nie odczuwam jakichś takich dysonansów, żeby to miało coś. No zobaczymy, za jaki czas trzeba to będzie nastroić. Myślę, że jakieś sklepy muzyczne by też coś z tym podziałały. Także ode mnie jak na razie to tyle prezentacji. Myślę, że jak ktoś będzie zainteresowany, to może pisać w komentarzach. Jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Gramy podobnie, tak jak mówiłem, na fortepianie, na pianinie z tą różnicą, że musimy w nią dmuchać, żeby dźwięk wydobyć, bo jeżeli nie dmuchamy, to naciskamy, dźwięku nie ma, więc tak to wygląda. No. Okej, Krzysztofie, to dzięki za telefon w takim razie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Hej. I teraz mamy. I teraz mamy jeszcze wypowiedź od naszego słuchacza, od Piotra. I Piotr napisał do nas tak. Informacja dosłownie z ostatniej chwili. Przeglądałem sobie moduł aktualizujący w Clean My Mac, w którym pojawił się Voice Dream. I faktycznie wersja na Maca jest już oficjalnie w App Store. Kosztuje 25,99 miesięcznie z 14-dniowym okresem próbnym. Na swoim blogu deweloper tłumaczy, że subskrypcja jest potrzebna do utrzymania i rozwoju aplikacji i zatrudnienia dodatkowych pracowników do firmy. No cóż, no... Jak za aplikację do czytania 25 zł, to niby niedużo, ale jednak dużo. Ja jeszcze sprawdzę, czy to jest aby na pewno, w złotówkach. Jak dolarów, to już w ogóle ciekawie. Nie, tu nie ma nic, ale... żadnych znaczków, jeszcze tak się upewniłem, więc wygląda na to, że to w złotówkach. Także, no... Trochę trzeba gdzieś tam wydać. No, troszkę trzeba wydać. Ciekaw jestem, czy jest za co, że się tak wyrażę. Dokładnie, no Mikołaj kilka jakoś nie był się jest, ale... jakimś mega entuzjastą tego Voice Dreama na Maca, jak pamiętam. No ale zobaczymy. Może faktycznie jak ten deweloper dodatkowy będzie coś tam jeszcze tworzył, rozwijał, to może to i będzie... To miało sens. To miało sens, dokładnie. I chyba będziemy mieli słuchacza, tak mi się coś wydaje, ale nie jestem pewien. Coś mi tu powiedziało, że jest. Tak, to poczekalni. Już zerkam. Jest Iwo, więc już Iwo wpuszczamy, łączymy się z nim i teraz tylko pozostaje poczekać, żeby Iwo sobie podłączył dźwięk w Zoomie. Pamiętajcie o tym, że to jeszcze trzeba zrobić i zezwolić na nagrywanie, bo to też jest ważne, bo my sobie tu rejestrujemy tę audycję, żebyśmy później mogli wam ją opublikować na stronie Tyflo Podcastu. Iwo, więc jeszcze prośba, żebyś zezwolił na nagrywanie i żebyś sobie mikrofon odciszył wtedy. Jest jeszcze problem jakiś chyba. O, chyba już. Halo? Halo? Słyszymy się. Jesteś. No więc ja dzwonię z pytaniem i z rozwiązaniem jednej rzeczy, z którą dzwoniłem 2 tygodnie temu. No więc najpierw pytanie o radio DHT i o audycję RTV. Czy jest jakiś inny kontakt do tej audycji, czy trzeba przez Facebooka? Możesz pisać na stronie radiodht.com, tam w shoutboxie. Dobrze. I jeszcze druga to rozwiązanie, jak dzwoniłem a propos łączenia plików na iPhone'ie, to znalazłem aplikację, którą się pisze, to się pisze AUDIO, Edy i Tyory razem bez spacji i ona jest, nie ma tam ograniczeń,
Tylko jest taka sprawa, że wtedy w plikach się tworzy osobny folder do tej aplikacji i trzeba jakby te pliki do niego wrzucać, żeby mógł to połączyć. A słuchałeś nas od początku? Słyszałeś tę podpowiedź naszego słuchacza Witolda dla ciebie a propos tych aplikacji? Nie. Recorder HQ, Recorder HQ, Recorder HQ, tak się pisze na te aplikacje. To jest jeden wyraz, Recorder HQ. Tu właśnie Witold też polecał twojej uwadze. To też właśnie zobaczę i... No to sprawdź, bo może to też coś wartościowego. Temu słuchaczowi za polecenie. Przyłączamy się do podziękowań. Czy coś jeszcze, Iwo? Nie, to wszystko. Dziękuję. Dzięki, że do nas zadzwoniłeś. Do usłyszenia. Cześć. I został nam jeszcze ostatni news z Tyflowieści. Chodzi o to, jak nagrywa się książki w American Printing House. Michał taką ciekawą informację znalazł. Tak, na stronie APH, czyli American Printing House for the Blind, pojawił się taki artykuł, który to opisuje, jak to właściwie wygląda, jeżeli chodzi o proces przygotowania tych książek. To taki dość krótki artykuł, bo tam jest jeszcze najpierw informacje o strukturach tego działu tworzenia książek, ale nas interesuje, jak to się mawia, samo mięsko, czyli jak to właściwie ten proces wygląda. Przede wszystkim w ogóle, no, ilość tych książek to jest imponująca, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo oni produkują około 1000 książek rocznie. Więc jest to sporo, rzeczywiście. A oprócz tego oni jeszcze tworzą takie książki, bo te studio APH, czy studia APH są wykorzystywane między innymi do działalności komercyjnej, więc to nie jest tak, że oni tam tylko nagrywają te książki dla niewidomych, ale też można sobie takie studio wynająć na publikację komercyjnego audiobooka, albo też... przystosowuje się audiobooki komercyjne do potrzeb osób niewidomych, bo też czasem się tak zdarza. No, chodzi głównie o te sygnatury czasowe. Teraz w Storyboxie to nie zdziwię się, jak tych książek, dobra, może nie będzie 1000 rocznie, ale kilkaset rocznie już może u nas być wydawane. A to w sumie Polska, więc zdecydowanie mniejszy kraj. W Stanach podejrzewam, że jakby były moce przerobowe, to jeszcze więcej tej literatury można by było nagrać. Tylko no, jest pewnie kwestia możliwości. Natomiast taka ciekawostka, to nie wiem, jak to, Tomku, skonfrontujesz właśnie, bo tak byłem ciekaw. Tak, miałem w planach to skonfrontować. Twojej opinii na ten temat, bo przeciętnie książkę nagrywa się albo od tygodnia do dwóch, o tak. To wszystko zależy od długości takiej książki. Jak to wygląda u was? Tak, u nas trochę podobnie. To znaczy tam było napisane też w tych notatkach, poczytałem sobie, że lektor siedzi do 4 godzin, znaczy nagrywa do 4 godzin materiału. U nas nagrywa z reguły 2, choć zdarzają się lektorzy, którzy rzeczywiście potrafią nagrać 4 godziny. Aczkolwiek dla lektora 4 godziny to jest dużo. To jest naprawdę już dużo. Nie wszyscy lektorzy tak potrafią. Także tak to wygląda. Natomiast u nas jest więcej lektorów jakby jednego dnia. To znaczy jest tak, że najpierw jeden nagrywa swoje, te tam na przykład 2 godziny, 2,5, różnie to wygląda. I potem wchodzi drugi lektor, który nagrywa swoje tam 2, 2,5 godziny. I tych studiów jest oczywiście ileś. Zresztą w ogóle u nas naraz coraz więcej lektorów ma własny sprzęt i nagrywa książki u siebie. I wtedy to jest jeszcze inaczej. Tak, jest w trakcie tego procesu przygotowywania książki jeszcze ktoś taki jak redaktor, który wspomaga lektora. No bo wiadomo, że lektor nie musi wszystkiego wiedzieć, nie musi znać się na wymowie różnych, zwłaszcza obcojęzycznych zwrotów, więc jest zawsze ktoś, kto wspomaga go i kto udziela różnych wskazówek. Z tego, co kojarzę, to w waszym przypadku to nie ma. Jest realizator od tego tak, troszeczkę. To znaczy, no troszeczkę nie, bo
U nas rzeczywiście trochę mówi się, że realizator jest trochę reżyserem, ale jakby u nas nie mówi się, że my mamy za zadanie przygotowywać książkę, sprawdzać wymowę. W wielu studiach od audiobooków w Polsce rzeczywiście coś takiego jest. Jest reżyser. Człowiek, który zajmuje się tym, żeby książka była przeczytana dobrze, żeby właśnie wszystkie słowa nietypowe czy w innych językach były odpowiednio przeczytane. U nas niestety zdarza się, że do nas przychodzą książki w takich wersjach, że tak powiem, beta, bez korekty takiej wydawniczej, więc mają błędy w tekście. I u nas niestety tym się wszystkim zajmuje lektor. Natomiast ciekawa rzecz, bo w tych wszystkich notatkach od ciebie to nie ma ani słowa o realizatorze nagrań. W sensie człowieku, który by się zajmował, jakby miałby pojęcie o nagrywaniu. Jestem ciekaw, czy to pełni taką rolę pewnie również redaktor. Czy on ma się znać na procesingu dźwięku, edycji i tak dalej. No właśnie, to jest ciekawe. Też mnie to zastanowiło, dlaczego jest tak mało informacji, a właściwie w ogóle nie ma żadnej informacji na temat realizatora. Czy to jest tak, że lektor sam się realizuje? Bo przecież APH, to zdaje się, oni stworzyli w ogóle takie oprogramowanie. Nie wiem, czy pamiętasz, ono jest nawet komercyjnie dostępne. Za pomocą którego można... Ten audio rekord. Tak. Jest jakieś coś. Jest taki człowiek, Neil Evers, on chyba w ogóle z tego korzysta. To jest taki człowiek, który ma różne fajne sprzęty do nagrywania dźwięku. I on już, ileś lat już... Od lat, tak. Pracuje. I on też nagrywa audiobooki. Właśnie tym rekorderem. Jak kiedyś, gdzieś tam sobie rozmawialiśmy na temat tego programu, to on taki... Topornawy chyba był troszeczkę i taki mało funkcjonalny. On tam miał było kilka takich. On miał przede wszystkim te funkcje zaprojektowane, mam wrażenie, tak typowo pod taką produkcję książek. Tak, ale też jak porównywałem sobie to do Reapera, to nie miał kilku rzeczy, które ma Reaper, bardzo przydatne, przynajmniej dla niewidomych w tym czymś. Znaczy w procesie nagrywania książek i potem montażu. Bo na przykład w Reaperze mogę sobie tak przewijać strzałkami z podsłuchem, tam się chyba tego nie da zrobić. Z tego co wiem, to jedna, nie wiem czy jedyna, ale na pewno jedna ważna funkcja, której nie znalazłam nigdzie indziej, to jest przeskakiwanie po domniemanych przez ten program zdaniach. Podejrzewam, że to jest zrobione jakoś na ciszach wykrywane. Pewnie tak. Ale to podobnie rzeczywiście... działało to całkiem dobrze. Tak, wiem, że tak. To rzeczywiście tego chyba nie ma w innych programach. Ale ciekaw jestem, jak to działa, bo nieraz oddechy niektórzy robią dość głośne. I jak jest jakaś wartka akcja, no to czasami zdania są oddzielone bardzo małymi przerwami, więc... Zastanawiam się, na ile to jest tak naprawdę praktyczne, ale może coś jest na rzeczy. No, nie wiem, ale no, wydaje mi się, że mimo wszystko, jak tak patrzyłem sobie na instrukcję tego programu, to chyba bym został przy Reaperze. No tak, bo weźmy pod uwagę, że ten program, on, jak dobrze pamiętam, to pochodzi tak z początku lat 2000. Tak, ale on tam był jakoś rozwijany. Tak, on był rozwijany. Tak, to nie jest tak, że to zostało i koniec. On był rozwijany, natomiast no, ten program też trochę w innych czasach, mam wrażenie, jednak powstawał. I to może, pewnie tak, to może dlatego. Rzeczywiście było bardziej czasy bardziej Tomku czasy Goldwave'a niż Reapera. I... Tak, znaczy Goldwave to w ogóle powstał w 90 lata, w pierwszej połowie lat 90. wersja 1.0. To jest chyba 93 czy któryś rok. Swoją drogą, a propos Goldwave'a, to wczoraj czytałem, to taka jeszcze mała dygresja, że Goldwave, ten Goldwave Infinity, przechodzi na model open source. I tak, oczywiście no, te desktopowe wersje Goldwave'a, czy innych produktów ich, bo oni tam też mają jakiś edytor do wideo, z tego co kojarzę. Natomiast no te wersje, one będą nadal płatne, natomiast Goldwave Infinity ma być bezpłatny, ma być open source,
zbierają na razie też fundusze na to, no bo to wszystko jednak wymaga jakichś tam ponoć inwestycji. Ja w ogóle próbowałem tego Infinity użyć, no, i skróty w ogóle nie działały. No właśnie jakieś to jest... Wiem. Ponoć to znaczy, poprawili, tam ostatnio mówiliśmy o tym w Tyflo przeglądzie, więc pytanie na to ile. To znaczy w Chromie u mnie się wysypywało, a w Firefoxie skróty nie działały, zwłaszcza, że tam są skróty, które pokrywają się ze skrótami Firefoxowymi, F4, F5, F6. No tak. To, tak, że... No nie wiem. Natomiast wracając jeszcze do tego procesu tworzenia książek w APH, to później, kiedy ta książka jest nagrana, to potem jest ona przesłuchiwana przez redaktora na wysokiej prędkości i wszelkiego rodzaju niuanse są wyłapywane. Jeżeli coś jest źle przeczytane, jeżeli są jakieś pomyłki i tak dalej, to jest to wyłapywane i jest jakby taka sesja poprawkowa. Nie wiem, czy wy to stosujecie, czy raczej to jak już się nagra, nie, u nas, to nie ma u nas sesji raczej poprawkowej. Tego nie ma. I rzeczywiście tak mi się wydaje, że czasem przydałby się taki człowiek, który mógłby tego słuchać. To znaczy, jest to chyba w jakiejś takiej wersji demo u nas. Wiem, że był ktoś taki, kto tam coś miał słuchać książek, chociaż raczej pod względem takim, czy nie ma tutaj jakichś urwanych plików, długiej ciszy w środku i tak dalej, i tak dalej. Raczej nie pod kątem zgodności takiej toczka w toczkę z tekstem. No i później już jest tworzona ta książka na potrzeby osób niewidomych, gdzie są wprowadzone te różnego rodzaju sygnatury czasowe, jest to dzielone na rozdziały, na inne jednostki, nie wiem dokładnie na jakie i jak to tam wygląda, ale w każdym razie jest to już po nagraniu właśnie przetwarzane do takiej postaci, z której mogą amerykańscy niewidomi skorzystać. No to sobie prześledziliśmy te procesy, jak widać, no trochę się one różnią, niemniej jednak no, zasada jest ta sama, ale też mnie zastanawia, jaki udział i jak bardzo realizatorzy tam biorą udział w nagrywaniu tych książek. Ciekawe są, czy to są osoby niewidome. No, dokładnie. Które to nagrywają, bo o tym też nie ma słowa i dość trudne mi się wydaje słuchanie, zwłaszcza na szybszej prędkości. No właśnie, wydaje mi się, że ten redaktor to jednak musiałby być osobą widzącą, żeby to tak jednocześnie słuchać, no chyba, że tam są tacy biegli brailiści. Być może. To może tak. I pamiętajmy, że tam są jeszcze skróty. Tam są skróty, więc to może być tak, że ktoś sobie otwiera, bo zwłaszcza teraz, bo kiedyś to mógł być problem, ale teraz jak mamy książkę, otworzymy sobie ją w programie komputerowym, wrzucimy sobie wyświetlanie tekstu w brajlowskich skrótach, tu ustawiamy sobie jakąś większą prędkość, tu czytamy, porównujemy, jak tam się coś rozjeżdża, no to korygujemy, robimy sobie jakieś notatki, no w ten sposób może to wygląda. Może. Nie wiem. No może ktoś będzie mógł się gdzieś dowiedzieć. Zobaczymy. A teraz przechodzimy już do tej rubryczki Technikalia. I tu mamy trzy newsy. Jeden od siebie, drugi... Znaczy dwa od siebie, jeden pod Pauliny. No dobra, nic. Zobaczymy, zróbmy tak, jak jest w notatkach. Czyli list.sh, czyli serwis do tworzenia własnych list. Jakich list? List wszystkiego, co chcesz, możesz sobie tworzyć. To jest blok do tworzenia list. I one są w wizualny sposób wyróżnione, ale co ciekawe, te listy tworzy się w systemie tekstowym. I to jakim? Ja powiem szczerze, jeszcze ja tam się na razie zarejestrowałem. Bo wyobraźcie sobie, że do stworzenia naszego bloga to my się tam musimy zarejestrować z użyciem klucza SSH.
Tam pracujemy w systemie tekstowym, łączymy się z wykorzystaniem protokołu SSH, ale to nie tak prosto, że się logujemy po prostu jakiś tam login, hasło i potem tworzymy użytkownika. Nie, my sobie musimy wygenerować najpierw klucz, tam oczywiście jest to wszystko opisane, podłączamy się tam do tego systemu, tworzymy użytkownika, no i możemy działać w takim prostym systemie tekstowym, w którym możemy zarządzać tymi naszymi notatkami i za pomocą odpowiednich poleceń SSH wrzucamy tam pliki. Tworzymy sobie jakiś folder, wewnątrz tego folderu tworzymy pliki. Każdy plik tekstowy stworzony w dowolnym edytorze przekształcany jest na listę. Więc to może być lista, no nie wiem, ulubionych naszych książek. To może być lista naszych ulubionych płyt, programów telewizyjnych. Ktoś tam na przykład dla testu wpisał dni tygodnia i tak dalej, i tak dalej. No, jest to... Albo listę dostępnych programów do czegoś. Na przykład, dokładnie. I te listy są oczywiście publiczne, bo to jest nasz blog do tworzenia list. Ktoś napisał, że on bardzo lubi listy, bo mu to wiele rzeczy porządkuje. I dlatego właśnie stworzył sobie taki system, który przede wszystkim ma odpowiadać na jego potrzeby. I on się tym dzieli z resztą społeczeństwa. Jak ktoś ma ochotę z tego korzystać, to niech korzysta. System jest naprawdę ciekawy. Sposób logowania, w ogóle zarządzanie tym całym systemem. Jest to bardzo interesujące i no myślę, że dla nas może być fajne, bo tworzymy sobie w edytorze taką listę, później tylko wrzucamy to za pomocą narzędzia SSH na serwer i jest to opublikowane. Możemy tam też później nadpisywać te listy, możemy tworzyć nowe. Jeżeli ktoś też tak ma, i jedna ważna uwaga, to nie są listy tak zwane to do, czyli tam nie oznaczamy sobie, że coś zrobiliśmy, a coś jest do zrobienia, a coś jeszcze nie jest, a coś będzie w przyszłości. Nie, to są po prostu zwykle najzwyklejsze wypunktowane listy, które są tworzone na podstawie plików tekstowych. lists.sh. Drugi news dotyczy Androida, przygotowała Paulina, bo Paulina dostała niedawno aktualizację do Androida 12. No i co z tym Androidem? No cóż, powiedziałabym potocznie takie trzy nieoptymistyczne słowa, ale nie będę może. Po prostu powiem, że jeżeli komuś nie chce się słuchać mojego marudzenia, no to po prostu nie polecam instalacji. Natomiast jeżeli ktoś chce posłuchać, co tam dokładnie mi nie gra, no to od początku. Dostałam sobie aktualizację. Mam, żeby dla referencji też powiedzieć, telefon OnePlus 8T. Na nim mam zainstalowaną aplikację Oxygen Updater. To jest taka aplikacja, która służy do tego, żeby z serwerów OnePlusa ściągać bety kolejnych wersji Androida i jakby przeprowadzić nas przez instalację tego. I w sumie dostałam nową wersję, sobie myślę, jakaś duża taka, no dobra. Change log jakiś tam sobie, no poprawiono jakieś tam z kamerą problemy, że tam aplikacje firm trzecich nie mogły uzyskać dostępu do kamery, tam poprawiono jakiś interfejs półki, nawet nie wiem, co to jest ta półka, no ale sobie myślę, dobra, no nic szczególnego, instalujemy. 3 giga aktualizacji, stwierdziłam, dobra, nic podejrzanego, może ta półka tyle zajmuje. No ale cóż, nie doczytałam, jaka to jest wersja Oxygen OS, czyli jakby nakładki na Android. No i uruchomił mi się system jakoś podejrzanie inaczej dźwięcząc niż ten poprzedni. No to w końcu się domyśliłam, Android 12. Pierwsze, co mnie spotkało po uruchomieniu tego systemu, to jest coś, co się uruchamia przy każdym starcie telefonu, czyli wybór tego, jakie aplikacje mogą wyświetlać się nad innymi. I pomimo, że mam to skonfigurowane, sprawdzałam to już 10 razy przy każdym uruchomieniu, to nadal to się nam włącza. No ale okej, to jest beta, może w OnePlusie to jest jakoś inaczej, no okej.
Ale co tu jest fajnego? Przede wszystkim to, co najpewniej każdy z użytkowników Androida 12 będzie w stanie zaobserwować, świrują klawiatury brajlowskie i to świrują dość mocno, ponieważ nie da się pisać, na domyślnych ustawieniach nie da się pisać znaków zawierających trzy punkty. Czyli załóżmy M, O, U, S i tak dalej. I po długiej, długiej diagnozie, przeglądaniu ustawień i w ogóle zorientowałam się, że winny jest tryb dzielonego ekranu, który właśnie wywołuje się przez dotknięcie trzema palcami ekranu telefonu. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie w tych ustawieniach, w których tego szukałam, jest zupełnie inaczej pogrupowane, są zupełnie inaczej pogrupowane funkcje. Do tego stopnia nielogicznie i bezsensownie, że aktualizacje systemu nie są już w ustawieniach systemu. Są w informacjach o urządzeniu. Dodajmy informacjach, czyli czymś, co się nie ustawia, tylko co się tam czyta, to są informacje o urządzeniu, czyli o sprzęcie. Nie o tym, co tam jest zainstalowane, tylko o urządzeniu. Podobnych cudów i cudeniek jest tam masa, więc o tym to można pisać rozprawkę na maturze z nauki o Androidzie. Więc nie będę tutaj tego wszystkiego przytaczać. No ale jakby od razu mówię, że nie jest to intuicyjne. Przydaje się bardzo wyszukiwarka tych ustawień, której zresztą też nie mogłam użyć tak od razu, bo najpierw musiałam wyłączyć sobie ten tryb podzielonego ekranu. W ogóle najpierw musiałam to zdiagnozować, o co to chodzi i czemu to się tak dzieje. Ale cóż, taki żywot niewidomego. Kolejna rzecz jest taka, że nie da się już wyłączyć wszystkich optymalizacji baterii wpływających na aplikację. Po prostu tego nie ma. Można wyłączać jakby per aplikacja typowo, no ale wiadomo, że to jest praca żmudna. Jak instalujemy kolejne aplikacje, to też to nam się nie będzie od razu robiło. Poza tym, jak wyłączymy sobie jakąś optymalizację aplikacji, no to cały czas będzie nam powiadomienie spamowało, że ta aplikacja rozładuje baterię, włącz optymalizację, ponieważ ona istotnie przyczynia się do tego, że spada energia. W sumie można byłoby wyłączyć te kategorie powiadomień, ale obawiam się, że wtedy też wyłączyłoby się powiadomienie o tym, ile jest procent baterii. Jeszcze tego nie badałam dokładnie. Natomiast to, czego jeszcze nie można, a co bardzo jest smutne, to nie można już przeprowadzać uaktualnienia lokalnego. Czyli jeżeli pobierzemy sobie jakiś plik z nową wersją, no to właśnie uaktualnienia lokalnego nie przeprowadzimy, chociaż nie wiem, na ile to jest modyfikacja OnePlusa, bo też znalazłam na forum aplikację, dzięki której mogę to zrobić właśnie od tego producenta. Więc zwracam uwagę, że to może być tylko news dotyczący tego producenta. Kolejna rzecz jest taka, że Android 12 ograniczył deweloperom aplikacji API do zarządzania silnikami wibracyjnymi i haptycznymi. A to z kolei powoduje, że w swojej aplikacji deweloper może używać albo tylko haptyki, albo tylko wibracji. No i ja w komentarzu miałam tak ustawione, że jakby ogólnie jak się nawigowało po telefonie, to była haptyka, ale jak się dotknęło krawędzi ekranu po to, żeby wykonać, po to, żeby aktywować menu krawędziowe, to była taka intensywniejsza wibracja, żebym po prostu miała sygnał, że o, już mi się załadowało, już mogę iść w prawo albo w lewo. Natomiast teraz nie ma tego i muszę znaleźć sobie jakiś
fajny temat dźwiękowy, bo domyślnie jakoś mi się nie spodobał, a bardzo mało tematów dźwiękowych ma ten dźwięk do krawędzi. Inny niż pozostałe dźwięki i w ogóle jakikolwiek. Więc jestem na etapie poszukiwań. Co tu jeszcze? No, dla użytkowników aplikacyjnego Wi-Fi Callingu w Plusie. To też jest taki problem, że to w ogóle jakoś dziwnie działa na tym nowym Androidzie, ponieważ czasami jest tak, że w ogóle nie można wykonać połączenia, bo jest powiadomienie, że połączenie Wi-Fi Calling podczas połączenia komórkowego nie jest wspierane, pomimo że nie wykonujemy połączenia komórkowego w danym czasie. Natomiast czasami przejdzie, ale czasami przejdzie też w taki śmieszny sposób, że najpierw zadzwonimy jakby z samego telefonu, z samej, jakby po samym GSM-ie. Trzeba się wtedy szybko rozłączyć i wtedy zadzwonimy drugi raz po Wi-Fi callingu. Czyli gdybyśmy dzwonili do kogoś, rozmawiali, no to sobie kończymy rozmowę i dzwonimy do niego drugi raz, tym razem z Wi-Fi callingu, więc dość dziwnie to działa. W ogóle nie wiem, jak co wywołać. No najrozsądniej w tym momencie jest wykonywać połączenia przez sam Wi-Fi calling, ale to też nie zapewnia tego, że to zadziała, bo czasami właśnie wyskakuje to powiadomienie, o którym mówiłam. No i co do przychodzących połączeń, właśnie z Wi-Fi callingiem też bywa tak, że potrafi się nie aktywować i połączenie przejdzie nam na ten GSM. A u mnie jest taki problem, że GSM nie zawsze chce mi działać i czasami jest się do mnie trudno dodzwonić. Kolejna rzecz jest taka, że powiadomienia w komentarzy od niedawna są dzielone na dwie grupy. I pierwsza grupa jest takich zwykłych powiadomień w zamierzeniu takich, że na przykład, nie wiem, ktoś do nas napisze wiadomość, dostaniemy jakąś, nie wiem, jakiegoś maila, jakiś inny tam alert, news, cokolwiek. A druga kategoria to są takie powiadomienia tak zwane toast, czyli na przykład, nie wiem, nowe powiadomienie od jakaś tam aplikacja, naciśnij wróć jeszcze raz, aby wyjść z aplikacji. I to jest tak w zamierzeniach. Ale u mnie na telefonie jest tak, i to w ogóle wielu ludziom się baguje, że na Androidzie 11 było tak, że ta druga grupa powiadomień zawierała wszystkie powiadomienia, które przyszły w momencie, kiedy telefon był zablokowany, a pierwsza, kiedy był odblokowany. Natomiast teraz, po pierwsze, że tak jest, tak jak mówiłam, a po drugie, że te powiadomienia się w losowych momentach czyszczą. Przynajmniej z tej pierwszej grupy. W sumie w drugiej tego nie zauważyłam, ale w pierwszej tak jest. No i w sumie ostatnia rzecz z takich to, że telefon potrafi bardzo często się, nie wiem jak to się dzieje i jak to się dokładnie fachowo nazywa, ale przeładowywać na miękko. Co to znaczy? Że telefon się jakby nie restartuje, nie muszę wpisywać pinu, żeby się do niego dostać, ale jakby po raz kolejny mam to wyświetlone, ten menedżer uprawnień do wyświetlania nad innymi aplikacjami i po prostu odpala mi się jeszcze raz komentarze, włączę kurtynę, wita się w ogóle wszystko. A właśnie czasami można trafić na taki moment, kiedy wezmę telefon do ręki, nacisnę przycisk, żeby odblokować, a do mnie nic nie powie, bo on jest w czasie tego przeładowania. I wtedy mam problem, bo nie mam mowy. W sensie, da się odpalić talkbacka, ale właśnie nie wiem, to chyba jest tak, że po prostu przeładowują się wszystkie aplikacje, które działają, czy są spoza systemu, nie wiem o co chodzi w tym, ale to jest bardzo denerwujące. I jakby wiem, że już debiutuje pierwsza beta Androida 13 i że w sumie tą 12 by warto było mieć.
No ale jeżeli macie tego Androida 11, no to według mnie nic aż takiego nie tracicie. No jedyne co, to w sumie jest uprawnienie, które dla mnie jest bardzo fajne, mianowicie można aplikacji przyznać autostart lub jego brak. Czyli jakby, no, załóżmy, jak aplikacje startują w tyle, taki Messenger na przykład, to one mają autostart i fajnie, ale jeżeli nie chcemy tego, żeby nam powiadomienia mi spamowały, no to możemy jej wyłączyć autostart i włączać ją wtedy, kiedy my chcemy, żeby była włączona. No i druga rzecz, że w TeamTalku, jak się używa do przełączania aktywacji głosem tego przycisku na słuchawkach, to właśnie jest taka kwestia, że można go używać już na innych ekranach niż ekran TeamTalka, włącznie z ekranem zablokowanym. To już się nie psuje tak jak w 11 Androidzie, że nie można było po prostu, w sensie, no, był dźwięk włączony i jakby włączonego przesyłania głosu, ale głos się nie przesyłał, szła tylko cisza. No to teraz już to działa. Ale poza tymi dwoma rzeczami nie widzę nic, co jest fajniejsze w Androidzie 12 niż w 11. Więc no, nie radziłabym na ten moment. No chyba, że u mnie w OnePlusie to jest zbugowane, no to nie wiem, to jest jedyna taka zmienna. No już jestem ciekaw, aż bym się zapytał na listach androidowych, na grupach, na Telegramie, na WhatsAppie, może ktoś też ma 12 i ciekaw jestem, co ludzie mówią na temat Androida 12 na swoich telefonach. I został jeszcze ostatni news. Przeglądarka, która nazywa się Beacon Browser, jeśli nie przekręciłem. Tak, to jest Beacon Browser. Jest to kolejna przeglądarka zbudowana w oparciu o silnik Chromium, czyli znany interfejs, który nas raczej niczym nie zaskoczy, jeżeli chodzi o wygląd. To jest przeglądarka, o której w sumie na razie bym i nie mówił, bo jest ona w wersji beta. Sami twórcy wspominają o tym, że na razie jako domyślnej przeglądarki to może lepiej jej nie używać, ale ma zaimplementowaną jedną ciekawą rzecz, którą na razie ja traktuję jako rzeczywiście ciekawostkę, bo też i natywnie to jest chyba jedyna przeglądarka, która to obsługuje. Nie wiem, czy słyszeliście o domenach .forever. Nie. Otóż są to domeny, które, jak sama nazwa wskazuje, no kiedy staniemy się posiadaczem takiej domeny, to będziemy je mieli na zawsze. I to jest rzecz bardzo pozytywna, bo za domeny to się co roku płaci. Więcej, mniej, zależy od rejestratora, ale się płaci. To jest pozytywna rzecz, a teraz będą negatywne. Otóż przede wszystkim za domenę forever płaci się $100 do takiej po prostu jednorazowej opłaty. To jest jeden z tych takich kryptograficznych, eksperymentalnych projektów opartych na Ethereum, na tej kryptowalucie. Więc no wiadomo, teraz to co chwilę różne rzeczy tam się dzieją. Natomiast co do tej domeny jako takiej, płacimy $100 za to, no i na razie one nie są w żaden sposób globalnie obsługiwane. To znaczy, żeby ta domena działała, to musimy albo zainstalować sobie właśnie taką przeglądarkę jak Beacon, albo też doinstalować sobie jakąkolwiek inną wtyczkę, bo chyba już są, z tego co gdzieś czytałem, takie wtyczki, które pozwalają nam na obsługę takich domen w przeglądarkach innych niż właśnie Beacon, czyli pewnie opartych głównie na Chromium. To na chwilę obecną, no nie jest to nic, co
wywoływałoby efekt wow, bo i te $100 to nie jest mało, bo to jest około tam ponad 400 zł. Jest to opłata jednorazowa, fakt faktem, natomiast no jednak swoje po kieszeni daje. Aczkolwiek być może w przyszłości te domany zostaną jakoś włączone do światowego systemu DNS i być może kiedyś będzie tak, że no skoro te domeny są na zawsze, to one nam się prędzej czy później wyczerpią, więc może, jeżeli ktoś ma jakieś wolne środki, to może warto swoją ulubioną domenę .forever gdzieś tam zarejestrować. Nie namawiam specjalnie, też specjalnie nie odradzam z wszelkiego rodzaju rzeczami opartymi na krypto. Jest tak, że no też się, powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu czy tam ileś nikt nie spodziewał sukcesu Bitcoina, a potem się stało, jak się stało, ale mnóstwo różnego rodzaju kryptowalut i rzeczy opartych na tym, no okazało się, że jest taką ślepą uliczką, która nigdy nikomu zysków nie przyniosła, więc to już sobie każdy musi rozważyć we własnym zakresie. Natomiast ta przeglądarka Beacon wspiera natywnie te domeny, więc jeżeli chcecie sobie to przetestować, a przy okazji mieć jakąś jedną dodatkową przeglądarkę w systemie, to możecie dać jej parę megabajtów na dysku. Myślę, że nic nie tracicie, tylko pamiętajcie, to na razie jest przeglądarka w wersji beta. I adres, z którego można pobrać tę przeglądarkę, to jest imperviews, pewnie tak się to wymawia, imperviews.com. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w notatkach. A, byłam wyciszona. Ale, aha. Bo myślałam, chciałabym zabrać głos co do tej, co do w sumie inwestowania w te domeny. Mi się wydaje, że dla firm, czy też klientów biznesowych ogólnie rzecz biorąc, może to być bardzo atrakcyjne, ponieważ no, znamy sytuację, kiedy na przykład Google zapomniał wykupić jakieś tam domeny i ktoś ją sobie przejął i później ten Google musiał temu komuś płacić grube tysiące czy tam ileś. Więc właśnie dla projektów długoterminowych to będą fajne domeny, więc podejrzewam, że jeżeli to jakkolwiek osiągnie popularność, to może być bardzo drogie później. Tak, tylko jedna rzecz i to trzeba podkreślić, że na razie te domeny Forever nie są dostępne z każdego miejsca. One nie są jakby w tym systemie DNS. To jest niby domena najwyższego dlatego poziomu, takie czyli takie TLD, ale no w tym momencie, jak sobie wejdziemy z dowolnej przeglądarki na adres z domeną .forever, to się po prostu nie połączymy. Więc teraz pytanie, jeżeli to będzie miało jakąś taką popularność dość dużą, no to być może będzie tak, że to prędzej czy później w jakiś sposób zostanie włączone do tego systemu DNS. Ale może być równie dobrze tak, że to zawsze będzie takim projektem, który po prostu, no ktoś sobie coś takiego wymyślił, ale nie ma jednak żadnego z tego zysku, a i projekt może z czasem zostać zapomniany. Fakt jednak faktem, że jest to cena jednorazowa, opłata jednorazowa, nikt więcej nie będzie nam za tą domenę kazał sobie płacić, a jak tak sobie policzymy ceny domen, no to w perspektywie kilkudziesięciu lat, to no to zaczynają się robić całkiem duże pieniądze, więc może ktoś bo w sumie by się zdecydował. Za jakąś domenę typu net, no to się też płaci jakieś tam 100 zł rocznie, podejrzewam. Tak, znaczy, wszystko w zależności od rejestratora. No właśnie, więc przy założeniu, że zapłacimy 400 zł... Znaczy, zaraz, bo $400, tak? $100. $100. Nie, 400 zł. Czyli 400 zł. Czyli po 4 latach. Czyli tak, czyli jeżeli, no właśnie, czyli jeżeli weźmiemy założenie, że domena będzie nas kosztowała 100 zł, a najczęściej jest tak, że prawdziwa cena domeny jest po drugim, jakby w drugim roku, no to w sumie po 5 latach ta domena nam się już zaczyna zwracać, więc dla większych projektów to jest ciekawe no rozwiązanie. Tak, z tym, że ona może się nigdy nie zwrócić. W ogóle to jest po prostu oczywiście, ryzyko. To jest ryzyko. Tak. Ale w sumie no zainwestować w jakieś
facebook.forever, google.forever. Jak macie, inwestować jak w jakieś miśki NFT na przykład, albo inne rzeczy tego typu, to może lepiej w domenę. No właśnie. No i chociaż kto wie, może miśki też komuś dadzą radość. Może. Tak jest. Czy macie jakieś newsy jeszcze dodatkowe? No ja mam swoje sygnałki końcowe. Aha. Cóż, pierwszym takim sygnałkiem jest to, o czym napomknęliśmy na początku, czyli że jest nowy TalkBack 12.2. No i też miałam o tym powiedzieć. W sumie, jeśli chodzi o samego changeloga w Google Playu, no to mamy tam uproszczone zarządzanie głośnością, czy jakoś tak. Opisywanie zdjęć. Jakaś tam jedna rzecz była jeszcze. Ale jeśli chodzi o opisywanie zdjęć, no to próbowałam, przeszukałam pół Messengera, w sensie pół konwersacji messengerowej w poszukiwaniu zdjęcia, znalazłam jakieś zdjęcie, ale albo ja nie wiem, jak to się robi, albo nie dostałam tego talkbacka. W sumie mogłam to sprawdzić jakoś bardziej i zainstalować to APK, ja, ale w sumie a też jak to się robi? Teoretycznie? Ja to mogę sprawdzić, mam jakieś zdjęcie chyba w galerii. Aha, ale to, że jak się opisuje zdjęcie, to nie wiem. Aha. Nie wiem, bo w changelogu tego nie ma napisanego. Więc może albo jest jakiś gest do tego, albo może on sam jakoś rozpoznaje. Bo mi sam nie rozpoznał. Natomiast mi mówił, że mam stuknąć trzema palcami, bo jest dostępne jakieś tam coś tam, jakieś menu czy coś, ale jak stuknąłem trzema palcami, to mi się tylko otworzyło menu jakieś takie talkbackowe. No, szczerze mówiąc, nie czuję się kompetentna, jeśli chodzi o talkbacka. Ja już tak długo używam komentarzy, że prawie kompletnie już nie wiem, co tam się dzieje w tym talkbacku, ale jeżeli ty, Tomek, jeszcze masz jakieś informacje, no to chętnie przekażę ci głos. No to właśnie o tym chciałem powiedzieć. To ja się odniosę. To ja się odniosę może do twojej, Paulina, wypowiedzi a propos Androida 12, ale nie swoimi słowami, bo ja Androida nie używam, tylko słowami naszego słuchacza Roberta, bo napisał do nas przed momentem tak. Cześć, mam Samsunga Galaxy S21 i na nim Androida 12 już od jakiegoś czasu. Nie potwierdzam przynajmniej większości dziwnych zachowań, o których mówiła Paulina. Na pewno nie mam ani problemu z trybem podzielonego ekranu, ani przeładowywania, przy czym powodem tego drugiego moim zdaniem jest fakt, że Paulina używa bety. Co ciekawe, zauważyłem podobne zachowanie, ale jeszcze w Androidzie 11 przed aktualizacją do 12. Niemniej zgadzam się, że żadnej większej zmiany w porównaniu do 11 nie ma, ale polecałbym uaktualniać już z zasady, bo aktualizacje zawierają m.in. poprawki bezpieczeństwa. I tyle, Roberto, w kwestii Androida. To ja się z powrotem odniosę, jeśli mogę. No, jeśli chodzi o aktualizowanie, to w sumie okej. Jakby nie myślałam, że to się może aż tak różnić, więc może po prostu wyszłabym z takiego założenia, że jeżeli macie już wersję stabilną, to próbujcie. Natomiast z betami radziłabym nie ryzykować. Znaczy, to jest zawsze generalnie zalecenie. Znaczy, nie, no tak, wiem, ale chodzi mi po prostu o to, że realnie u mnie jest dużo problemów. Bo zalecenia zaleceniami, jakby wiadomo, że beta jest dla bardziej doświadczonych użytkowników, a stabilka dla zwyczajnych, jakby w sensie takich, którzy chcą, żeby znaczy dla tych, którym po prostu chcą mieć stabilne urządzenie, mówiłam. Tak? Bo natomiast jakby są realne zagrożenia, jeśli chodzi o bety, że coś może nie działać dobrze. I tak, coś jeszcze miałam powiedzieć na ten temat. Kurczę, muszę zobaczyć chyba jeszcze tę wypowiedź raz, bo wiem, że jakieś dwa wątki. Bezpieczeństwo, stabilka, przeładowywanie.
No nie, a gdzie jest w ogóle ta wypowiedź? Na Facebooku? No na naszym, nie, na naszym panelu kontaktowym. Na naszym pan... I tu jeszcze o podzielonym ekranie była informacja. O podzielonym. No to też może być tak, że w Samsungu jest to jakoś inaczej, bo wiem, że Arek, który też do nas dzwonił, miał coś takiego, że jemu też się tak działo. W ten sam sposób dokładnie, co u mnie. Więc jest możliwe, że Samsung to jakoś modyfikował. To jest możliwe, bo Samsung dość mocno modyfikuje Androida, więc no zobaczymy. Ja mam też dość czystego Androida u siebie na Motorola, więc jeżeli dostanę 12, teoretycznie mam dostać, kiedy nie wiadomo, ale teoretycznie mam, no więc zobaczymy, Motorola. Co to się zrobi. Przez mi się nie spieszy. No, Motorola jakoś tak długo czeka na te aktualizacje. To co? Tyle? Czy coś jeszcze mamy? Zobaczę jeszcze do tych sygnałów. Aha, że Android 13 właśnie w tej pierwszej becie już zadebiutował. I będzie on miał funkcję, znaczy no już ma w tej becie, jakby rozdzielenia uprawnień do dostępu plików na urządzeniu. Tam są chyba zdjęcia, nagrania i inne pliki. Więc można tym lepiej zarządzać, żeby nie dawać po prostu albo wszystkich, albo żadnego, tylko jakoś to trochę pokategoryzować. Natomiast Google pracuje też nad wskazówkami jakby i takim przyjaznym changelogiem dla użytkowników, że po prostu po jakimś zaktualizowaniu Androida, ale niezbyt często, żeby też to nie było irytujące, użytkownicy będą otrzymywać taką no takie parę wskazówek, co jest nowe, co jest ulepszone, naprawione, żeby po prostu wiedzieli, co się zmieniło, żeby to zauważyli, bo może po prostu nieużywanie konkretnych funkcji wynika z tego, że się ich nie zauważa. I od lipca, a przynajmniej do lipca, deweloperzy mają czas na to, żeby się dostosować do tego, wejdzie w Google Playu sekcja bezpieczeństwa danych. I to jest coś takiego, że deweloperzy aplikacji będą musieli powiedzieć, jakie dane zbierają, co z nimi robią, w jakim celu i tak dalej. No jest to uznawane i opowiadane jako coś, co dorównuje etykietom prywatności z iOS-a, ale z tego, co zrozumiałam, to chyba jednak nie, bo etykiety prywatności jakby wymuszają coś takiego, żeby wyłączyć poszczególne moduły jakby śledzenia i tak dalej, a tutaj no to mamy tylko informacje. I w sumie z tych moich sygnałków to tyle. No to w takim razie chyba kończymy Tyflo przegląd dzisiejszy. W sumie i tak mieliśmy dużo informacji, biorąc pod uwagę, że tylko 3 osoby dzisiaj brały udział, ale to też dzięki wam, bo dzwoniliście, bardzo nas to cieszy i pisaliście, to też nas cieszy. No a tyle, miejmy nadzieję, że za tydzień już w większym gronie się usłyszymy. Wypoczęci po majowym weekendzie. Tak jest. No a dzisiaj były, jak już wspomniałem, 3 osoby. Była Paulina Gajoch, był Michał Dziwisz, dobrej i ja, czyli Tomek Bilecki. Dobrej nocy. No i właśnie, do usłyszenia za tydzień. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.